prowadzę listę obecności, stwierdzam, iż kworum wymagane uchwałą według statutu jest spełnione. 8 osób obecnych. Informuję, iż Rada liczy osób na ten moment 14. Niezależnie od tego, to i tak bezwzględna większość to jest 8. Pragnę gorąco, otwieram posiedzenie Rady Dzielnicy, witając gorąco gości, mieszkańców, a przede wszystkim członków Rady. Po wakacyjnych przerwie pragnę poinformować, że Rada nasza zbiera się cyklicznie co miesiąc z wyjątkiem wakacji. Harmonogram posiedzeń jest ustalany na początku każdego roku, na cały rok i każdy z członków Rady zna harmonogram posiedzeń. Pragnę prosić o zajęcie stanowiska w sprawie porządku obrad. Ja składam formalny wniosek, by punkt po punkcie trzecim. Punkt czwarty był punktem bezpieczeństwo na terenie dzielnicy Sławin, a wszystkie kolejne miały kolejne numery, czyli czwarty numer, 5, 5, 6 i tak dalej. Dzień dobry. Witamy również naszego pana dzielnicowego. Witam gorąco. Ja sama. Jeśli chodzi o wpisanie się na listy gości, informuję, iż osoby zaproszone z urzędu, pełniące funkcje, bardzo proszę o wpisanie się na listę, natomiast mieszkańcy mogą się wpisać, o co proszę, ale nie muszą. To jest własny wybór, bo takiego obowiązku nie ma. Natomiast osoby zaproszone o to są bardzo proszone. Pragnę również poinformować, że dzisiaj w posiedzeniu Rady przygląda się i rejestruje pan z Fundacji Wolności. Bardzo bym prosiła o przedstawienie się. Dzień dobry, nazywam się Bartosz, jestem wolontariuszem Fundacji Wolności i tak jak już pani przewodnicząca wspomniała, chciałbym się nagrywać państwa posiedzenie w ramach takiego grantu, który realizujemy. Monitoring Rad Dzielnic. Chcemy też pokazać mieszkańcom pracę tych organów. Chcielibyśmy nagrać przynajmniej jedno posiedzenie z każdej z 27 Rad Dzielnic w Lublinie. Już jesteśmy mniej więcej w połowie. Dziękuję bardzo. Pragnę pana poinformować, że nagrywać pan może, posiedzenia Rady Dzielnic są jawne, natomiast tylko moment posiedzenia. W momencie, kiedy ogłoszę zakończenie, bardzo proszę, żeby takich czynności nie dokonywać, bo w tym momencie, kiedy ogłaszamy zakończenie, to osoby są już osobami prywatnymi i wtedy już ich zgoda musi być potrzebna. Witam gorąco szanownych panów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. Pana Stanisława, gorąco naszego dzielnicowego ze Straży Miejskiej, z kolegą dzisiaj. Pan się jeszcze raz przedstawi. Tomasz Skrybowski. Bo pan bardziej, którą część? Tomasz, jestem dzielnicowym na Czechowie Południowym, także. Również. I botanik, tamta część. Tomasz, tak. I witamy również pana dzielnicowego policji, pana Karola Wojda, tak? Witamy gorąco. Proszę państwa, wszyscy z państwa otrzymali porządek. Ja złożyłam wniosek. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w sprawie porządku obrad zabrać głos? Proszę bardzo. Ja tylko chciałbym dodać punkt dotyczący, znaczy tak, punkt dotyczący strony internetowej, informacji o przygotowaniach do uruchomienia strony internetowej. Ale jest tutaj. Tak, a to już jest, dobrze. To już jest. Informacja o stronie internetowej Rady Dzielnicy Sławy. Więc to już jest w porządku obrad. Czy jeszcze są jakieś wnioski dotyczące porządku? Nie ma. W takim razie poddaję pod głosowanie i proszę z wnioskiem przyjęcia punktu czwartego, który już zacytowałam, bezpieczeństwo na terenie dzielnicy.
mównicy. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 16 posiedzenia Rady. Każdy z Państwa otrzymał protokół także na stronę drogą mailową i zgodnie z zasadami, jakie i z literą prawa. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść uwagi do protokołu? Nie ma. W takim razie proponuję, by zapis w protokole był następujący. Iż Rada zapoznała się z protokołem posiedzenia, z 16 protokołem posiedzenia Rady i przyjęła następujące stanowisko. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Pani Basia? Wstrzymuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Jeden wstrzymujący. Proszę wyniki głosowania zanotować. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do realizacji punktu czwartego. Bezpieczeństwo na terenie dzielnicy Sławi. Ja chciałam po raz kolejny podziękować za to, iż systematycznie pan Stanisław Dzielnicowy przybywa na posiedzenia Rady. Teraz już mamy przedstawiciela policji, za co też dziękujemy. I zgodnie z tym, co już ostatnio rozmawialiśmy, bardzo prosimy, żeby to była już zasada, bo dzielnica jest już dość duża, licząca tak naprawdę około 15 tysięcy mieszkańców. To, że jest oficjalnie ponad 11 tysięcy, to mieszka tu 25% ludzi, którzy są na stacjach i za chwilę oni przybędą i to widać. Proszę Państwa, dzień dobry. Dlatego też sprawa bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Ale zanim do tego przejdziemy, ja chciałam, proszę Państwa, przekazać jedną informację. Są w życiu także takie chwile, kiedy zmierzamy się z chwilami bardzo smutnymi. Jedna z naszych koleżanek, pani Bożena Kocok, odeszła i nie ma jej wśród nas. Pożegnaliśmy ją w sierpniu. I chciałam prosić wszystkich Państwa o minutę ciszy. Jako dziękuję. Zmarła z powodu choroby nagle. Było około 2 miesięcy, później było cierpienia i odeszła. Pragnę poinformować w tym miejscu także, że delegacja, zresztą każdy był też poinformowany, z możliwością uczestniczenia w ostatniej drodze pani Bożeny, naszej koleżanki wiceprzewodniczącej. Ci, co mogli, byli, za co dziękuję. Byliśmy my, pan Radek, ja, pani Basia. Pani Zosi chyba nie było, niektórzy chyba jeszcze, jeśli nie wymieniam wszystkich, ale w imieniu Rady Dzielnicy pożegnaliśmy, składając winiec i kondolencje rodzinie. Proszę Państwa, przechodzimy do bardzo ważnego punktu, bezpieczeństwo na terenie dzielnicy. Została wybudowana ogromna inwestycja, skrzyżowanie generała Ducha Sikorskiego i Solidarności. Mieliśmy nadzieję, że będzie nam łatwiej. Okazuje się, że na razie póki co, a nie wyobrażam sobie, jak dołączy jeszcze ulica Północna, a więc drugi strumień niemało pojazdów. Jak dołączą studenci za chwilę, których na Botaniku mieszka dość dużo, to problem będzie jeszcze ważniejszy. W tej chwili jest taka sytuacja, przedwczoraj, że rano w godzinach około 8 i wieczorem około 17 do 18, czy Państwo sobie wyobrażacie, że kolejka była do przystanku, tu jest pierwszy za Lidlem.
Czyli jak się zaczyna tamta część, jak się wyjeżdża z Botanika. I to ja przeprowadziłam już rozmowy na ten temat, żeby dokonać analizy całego tego, całej tej inwestycji, dlatego że i światła, kierowcy mieszkańcy wnoszą wiele uwag. I o Zarząd Drugi Mostów, kierownik, który odpowiada za inżynierię ruchu, obiecał, że takie badania będą, że co się da, będą próbować zmieniać. Bo głównie przepustowość jest poligonową, bo wszyscy myśleli, że cała ta część będzie jeździć do obwodnicy. A dawno mówiono, proszę Państwa, ja pamiętam dyskusję sprzed około 15-10 lat, gdzie ci, co się zajmują organizacją ruchu i ruchem w Lublinie, twierdzili, i my to obserwujemy, że 80% pojazdów w Lublinie to są mieszkańcy Lublina. I mieszkańcy nie wyjeżdżają tak często do trasy, bo jeśli już ktoś do Warszawy, to jedzie tutaj, prawda? Więc wyjeżdża stąd. Natomiast w kierunku na Rzeszów to jest trasa raczej przez mieszkańców. No to wiem, że w ogóle jakby komunikacja liniowa, willowa, osiedle i tak, cały ten ruch. Ale proszę Państwa, to później będziemy, tylko sygnalizuję. I moja prośba od razu do policji jest, żeby obserwować to, żeby Pan przekazał naczelnikowi ruchu drogowego, żeby tą obserwację dokonać i żeby jakieś wnioski również składać, bo one są bardzo, bardzo ważne. No i drugi element to jest sprawa prędkości na Sławienkowskiej. I znowu wydawało nam się wszystkim, że Sławienkowska będzie lekko opróżniona, mówiąc tak kolokwialnie. A dzieje się inaczej, bo ci wszyscy, którzy przedtem jechali ze Snopkowa, z Warszawy, na dalej część, gdzieś tam próbowali uciekać przez Jakubowice tu tam, a teraz wszyscy wiedzą, że jest trasa. I przedtem część jeszcze ludzi jechało przez Zbożową i mimo wszystko na Warszawską, bo tą Sławienkowską koło ogrodu bali się jechać, bo tam rzeczywiście był problem. A teraz wszyscy jadą tędy. I nasza prośba, błaganie do policji, wniosek, jeśli będzie potrzeba, to my takie stanowisko napiszemy, pismo rady, o to, żeby częstsze kontrole prędkości były prowadzone. Bo naprawdę jest tu, zresztą panowie wiecie, widział pan, jak pan tu jedzie, będzie pan wracał, jak wygląda sytuacja. Są godziny szczytu, to są godziny od 15 do godziny 18, bo wszyscy, którzy tu mieszkają, proszę państwa, u nas jest taka sytuacja, o czym wiecie, że każdy wyjeżdżający, mieszkający na Botaniku nie ma tych połączeń powiązanych, żeby wyjechał na zakupy z obrotu i musi wjechać na Lidlową, żeby wjechał do apteki, przyjechał, żeby przyjechał do Lidla, do Biedronki. Wszyscy krążą, cały ten ruch odbywa się Willowa, Sławienkowska. Ja jeszcze jeden problem poruszałam, Zarząd Dróg i Mostów o tym też wie, bo to jest bardzo niebezpieczne i bardzo bym prosiła, żeby panowie także dokonali oceny tego skrzyżowania. Otóż cały ruch, rejon między Północną a Willową ma wyjazd w ulicy, część Mineralną, a część ulicą Sławin, wyjeżdżając. Sławinek, przepraszam. I nie ma innej drogi, tylko na wysokości Sławinek i z ogromnego parkingu na początku tego osiedla Botanik także jest wyjazd. I to jest przecięcie, takie skrzyżowanie nieformalne, z którego z jednej strony, z drugiej strony wszystkie jadące wprost i do centrum osiedla, tak nazywam, czyli do Stokrotki, do Lidla, także jadą Willową. I tam nieraz jak jadę, jak obserwuję, to naprawdę krew zamarza w żyłach, bo jedni drugim próbują jakoś, prawda, przeszkodzić, bo staliby czasami bardzo długo. Więc ja bym chciała krótko, żeby panowie podzielili się swoimi uwagami. Czy macie już sygnały, czy macie jakieś prośby także od mieszkańców? Proszę, zacznę może dzisiaj od pana dzielnicowego, pana Karola.
Podczas pierwszej debaty społecznej, kiedy pani przewodnicząca zawnioskowała do naczelnika ruchu drogowego do Lekty, to wtedy owszem, było jeszcze więcej tych radiowozów, bo przynajmniej dwa dziennie puszczały. Puszczam na ulicę Zelwerowicza, poligonową, Bohaterów Września, Słowikowską i Warszawską. Teraz z tego co patrzyłem jest tak, że mimo że już tej prośby nie było ponawianej, jest codziennie jeden radiowóz. Niestety tak naprawdę jadąc tutaj, ja bym nie dojechał, bym zatrzymywał każdego, kto mnie wyprzedza, to wiem, że popełniam wykroczenie. Ale widzi pan tą sytuację. Oczywiście, tylko że to tak naprawdę i cztery radiowozy by było mało. Bo jak jednego zatrzymam, dziennie tam gdzieś na przejściu dla pieszych wyprzedza, gdzie jadę powiedzmy te zgodnie z przepisami, a widzę, że on dwukrotnie zwiększa prędkość gdzieś na przejściu, gdzie mam możliwość, ja za prędkość go nie mogę złapać, ale już za wyprzedzanie nierównego na przejściu, gdzie nie ma sygnalizacji świetnej, mam do tego podstawy, no to w międzyczasie wiem, jak te samochody jeżdżą i tak naprawdę cztery kolejne patrole za chwilę by się zakorkowały i powiem szczerze, to jest taka walka z wetrykami. Jest to na widok radiowozu, niektórzy zwalniają, niektórzy nie. W tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o resztę, czyli zgłaszanie czegoś od mieszkańców, no na tą chwilę, no to wiadomo, kierowcy na pewno nigdy nie będą zadowoleni, bo tyle mijano, to poszło na sygnalizację świetną w tym mieście. I rzeczywiście pan widzi problem. Proszę Panią, no z własnego doświadczenia, ja mieszkam na Czubach, wydano na sygnalizację świetną, tą inteligentną, tam 32 miliony złotych. Wcześniej jechałem 15 minut na Czechów do pracy, teraz jadę 30. Bo ktoś wydał ileś milionów, żebym miał wolniej jechał do pracy. No. Dla mnie to jest bez sensu i coś jest nie tak. Natomiast na samym skrzyżowaniu to kierowcy. Znaczy, ja mówię o popularii te skrzyżowania. Tak naprawdę, żeby zdążyć na światłach, to trzeba by 90 jechać i ktoś to już tak z tego co wiem testował. Zgodnie z przepisami czytajemy na każdych światłach. Podobno tam z tego co wiem w Urzędzie Miasta się wypowiadali, że podobno ileś tam jeszcze skrzyżowań trzeba powiedzmy włączyć do tego systemu, kolejne miliony złotych i dopiero to jakoś w jakiś tam sposób ruszy. No ale z drugiej strony nie ma takiej możliwości, bo jeśli buduje się bezpieczne skrzyżowania, typu strzałki do skrętu w lewo, wiadomo, przepustowość maleje. Nie ma cudów. Jadąc teraz Krasińskimi na przykład, to tutaj w tym kierunku, ten ruch będzie wolniejszy, dlatego że pobudowano bezpieczne skrzyżowania. Żeby nie było, że wszyscy mamy tylko i wyłącznie zielone światło i kto zdąży, to skręci w lewo na przykład i dochodziło do największej ilości kolizji. Teraz tego nie ma, ale to się wydłuża. Tutaj też pobudowali, no, w tym miejscu już na dupa nie ma w tym momencie kolizji, ale światła niestety wydłużyły drastycznie przejazd. No i to wszyscy monitorują, tak, że no, w tej chwili dwa razy dłużej jak było przedtem, tylko rondo puszczone, te świateł bez... Zgadza się, tutaj akurat w tym razie to te światła spowolniły ruch, ale no tak zarząd grupy mostów, bo to oni chyba tak... Ale oni waszej opinii też czekają. No tutaj do opinii to ja mogę im wrzucić na skrzynkę mailową, jak i tysiące pewnie innych kierowców, tylko że to pewnie z tym jest problem, bo powiedzą, że się nie da, bo system musi być tak zrobiony, żeby jednocześnie udrażniał na kolejnych światłach na warszawskie włączenie, czy wcześniej. Oczywiście my będziemy wnioskowali i z tego co wiem, drogowy tak samo stoją często. Tam jest problem jeden z warszawskiej, gdzie tak naprawdę cały ruch, kto chce jechać do centrum i na Warszawę, czy z Warszawy ma górę wiadów. Więc strumień, bo ja potrafię liczyć, obserwować, strumień pojazdu, który jedzie z Warszawy, jest o wiele mniejszy. Główny ruch to jest Ducha i Sikorskiego. Ale jadąc, chcąc skręcić Sikorskiego, jadąc od Warszawy, zjadą tylko trzy samochody. Ja miałem, że tak. Proszę pana, ja mam jedną wielką prośbę, bo ja rozmawiałam z zarządem dróg i mostów, bo mieszkańcy ciągle dzwonią, że pan jednak wysłał tego maila, i także swoje uwagi opisał o tej liczbie, bo oni nawet prosili, bo to jest jakby dla nich też podstawa, że są takie informacje. Bo ja mówię, proszę pana, kto opracowywał, żeby, czy oni w ogóle badali i wiedzą, jaka liczba pojazdów przemieszcza się poszczególnymi kierunkami, strumieniami. No to powiedział, no to najlepsi eksperci opracowywali, badali, ja mówię, proszę pana, tylko badali 4 lata temu, a osiedle prawie dwukrotnie wzrosło, liczba pojazdów również i te badania tamte są absolutnie nieaktualne. Nawet gdyby zrobili te badania 2 miesiące temu, to byłyby już nieaktualne, bo zostało zrobione skrzyżowanie i to powinny być teraz te badania zrobione i teraz policzone jak to jest, bo jeden pojedzie górą, drugi pojedzie dołem i w tym momencie dopiero jak skrzyżowanie powstało. Znaczy, zasada jest taka, że po zrobieniu jakiegoś projektu, realizacji, zawsze jest taka walidacja, czy to się nazywa, czyli sprawdzenie założeń. I wtedy następuje korygowanie. Obiecali, że będą korygowanie tych długości świateł, długości tego. To powinno być w tej chwili na bieżąco właśnie realizowane. Ja jeszcze nie widziałem, żeby tam ktokolwiek coś działał. Obiecali, że najpóźniej.
później w październiku na początku te badania będą i one będą przeprowadzone. Podobnie jest, jeśli chodzi o strumień wjazdu na osiedle. Wszyscy, którzy jadą z miasta, ja na przykład, jak jadę około 16, to autobus nie może się usytuować na tym pasu, bo pasie, który skręca na Willową, bo on jest już zajęty. Natomiast dwa są do poligonowej, czyli do trasy i tam stoi 2-3 pojazdy. Więc również należy przeanalizować, czy taka potrzeba jest. Ja mam jednak do Pana prośbę, bo rzeczywiście widzimy te pojazdy, które jeżdżą po osiedlu, ale jednak ja wiem, jak jest mechanizm i jak psychologia działa. Wystarczy, że odnośnie naszych działań zatrzymywania przed szkołą, myślę, że głos też będzie, kontrola jedna, druga, jednak w jakiś sposób oddziaływuje, bo szybko będzie echo się niosło, że stali wczoraj 2 godziny czy 3 i kontrolowali. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie następna kontrola, ale skoro była i była skuteczna i trwała 2 godziny czy 3, to być może za parę dni się ponowi. Więc nasza prośba, jeśli również, jeśli trzeba będzie takie pismo, tak, to napiszemy. Tak, trzeba dwutorowo to puścić, czyli od siebie, a Rada Dziewiątka przyjdzie do naczelnika ruchu drogowego. Bardzo proszę, pani Małgorzata. Wspomniała pani o, no to mówimy generalnie o natężeniu ruchu, ulica Sławinkowska, koło szkoły, Willowa. Rozmawialiśmy jadąc jednocześnie o godzinie 15 czy 16 w piątek bodajże, skręcając z Zerwerowicą po 4 września, później Willową. Myślę, że rozwiązanie byłoby, jeżeli, no bo tak, wiadomo, że światło budujemy po to, żeby było bezpiecznie. Tak? To nie chodzi o przepustowość do końca, ma być bezpiecznie. Prawo skręty zostały polikwidowane z nowym systemem, żeby było co? Bezpiecznie. No to jest główne założenie. Jeżeli chodzi o odkorkowanie tego wyjścia z kilka. Dokończenie Zegarowicza, co puści ruch, który jedzie Sławinkowską, a nie interesuje ich tych ludzi zajechanych do szkoły, bo dzieci puści tamtą stronę od razu. Połączenie relaksowej, dokończenie relaksowej. To także by dużo pomogło, bo bardzo dużo ilość osób nie skręcałaby w Willową i ten korek nie robił się. Jadąc chociażby do Stokrotki. 5 zmian świateł czekam, żeby skręcić w Willową, później w Kaskadową, prawda? Zastanawiam się, ile pani Szanowska ma czasu i do kiedy nie jej termin dokończenia budowy tej ulicy, bo pani Szanowska jest za to odpowiedzialna, z tego co wiem. Tam na tej ulicy relaksowej mieszka w tej chwili, według danych aktualnych, niedawno patrzyłem, 1400 osób. Także to jest najliczniejsza ulica na naszej dzielnicy i zrobienie nawet małego upustu. Na pewno będą osoby niezadowolone, że jest przejazd, ale tam są dużo, jest też zwalniaczy na tej ulicy. Znaczy, będą niezadowoleni, ale do końca. Ale z drugiej strony część tych osób po prostu by nie jechało do Willowej, żeby znów z powrotem jechać w relacją. Byłaby tak zwana komunikacja wewnętrzna, prawda? I krótsza droga. Czy jeszcze dokończę, przepraszam, o połączeniu trasowej z relaksową po Ostrokrotki na prostu, co było mówione już jakiś czas temu i z czym zarząd tym mostem się w 100% zgadza, kwestia zapewnienia. Proszę Państwa, ja obiecuję, że ponownie wystąpimy do zarządu dróg i mostów, przede wszystkim do pana prezydenta z pismem o zapytanie. I opiszemy tę sytuację, bo jak widać trzeba ciągle przypominać, choć nigdy nie jest tak wtedy, kiedy rozmawiamy i spotykamy się, żeby o tym nie mówić, bo jest to naprawdę bardzo istotne i bardzo ważne, jak kawałek ulicy także Kasztelańskiej między tymi dwoma budynkami. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby? Tak, że to niebezpieczeństwo. Bardzo proszę. Do pana pytanie. Właściwie opowiem taką sytuację. Któregoś dnia, połowa sierpnia, ja mieszkam przy Kaskadowej z tyłu już, 9, czyli po przedszkola. Słysząc w 11:30 piski opon w nocy, zadzwoniłam na numer alarmowy. Tam odpowiedział mi dyżurujący, że no i mówię, że są chyba wyścigi, bo słyszę od 15 minut piski opon. No pan na zebranie mówi zgłaszać. No to zgłaszam. Dowiedziałam się, że no i co z tego? Tak jest cały Lublin. Słucham. No, powiedziałam, że jestem z Rady Dzielnicy, pan dzielnicowy zobowiązał, to zgłaszam. No, tak jest cały Lublin. No dobra, położyłam się z Państwem, że dobra, następnego dnia dzwonię do dziennika. Nie minęło 5 minut, dzwoni jakiś inny pan, pani zgłaszała, przestraszony już lekko, powiedział chyba pierwszego pana.
Ja nie będę tutaj nazwisk wyciągać, bo to nie ma sensu, ale może to się więcej nie zdarzało, bo to jest stwierdzenie... Ale proszę Pani, Pani zmienia numer, ale może 112, tak? Nie. A 997? 997. Pisze Pani stary dokument. Stwierdzenie, że taki stan opinii, to nie jest odpowiedź. Powiem tak. To jest to, że pisać, nie boi się Pani napisać skargi na takie funkcjonariusze, no, który przyjął taki telefon i który nie, powiem szczerze, dzielnicowy Straży Miejskiej tłumaczył za, znaczy w sumie też przepraszał za swojego dyżurnego, nie ma co przepraszać, to jest człowiek, dorosły, wie, że pieniądze za to, co robi, jeśli wykonuje to niewłaściwie, należy za, napisać skargę. To będzie rozpatrzone, mamy specjalną komórkę do tego. Nie chodzi o to, że ja się czepiam. Która odsłucha nagranie, jeśli będzie taka sytuacja. Ja sobie mówię, ja tak jak Pani mi się wierzyć nie chcę, ponieważ mnie wysyłają na wszystko, no do ściągania kodów, tylko nie ściągają drzew, ale autentycznie takich kodów nie wysyłają, więc nie rozumiem, jak tutaj można nie wysłać patrolu, chociaż się pokazał i to zadziałał prewencyjnie, bo na pewno ktoś by odjechał stamtąd, jeśli nawet by były jakieś liści. Dlatego jestem zdziwiony, ale w takiej sytuacji... Się zrobi spokój. Nie, ale w takiej sytuacji dla mnie to jest nie ten, ja osobiście tutaj żadnych nie mogłem poprzeć napisania. Ja tylko dodam, że dla zasady, mając ogromne doświadczenie, czasami może być tak, że człowiek z jakichś okoliczności ze stresu nie zapyta o imię, nazwisko, ale zawsze warto później zanotować sobie godzinę, to zawsze wiadomo, że nie ma tam anonimowych osób, które pełnią dyżury i wystarczy napisać, że tego i tego dnia, te około tej godziny, prawda? Więc gdyby ktoś nie znał imienia, nazwiska, oczywiście myślę, że to już jest rzadkość, bo generalnie jakby zgłaszając różne interwencje, te interwencje są podejmowane, ale rzeczywiście nie może być takiej sytuacji, jak Pani powiedziała. Myślę, że Pan też przekaże i zwróci Pan uwagę swojemu szefowi, żeby... Tutaj niestety jest taka sytuacja, że mam instytucję hierarchiczną, ale jednocześnie są mój komendant, nawet nie ma nic wspólnego z dyżurnym, który podlega pod komendanta wyłącznie miejskiego podwydziału prewencji i nic do tego nie mamy. Tutaj w tym przypadku tylko i wyłącznie, żeby to źle wyglądało, żeby ktoś z nas, jak to się mówi, pouczał drugiego. Tutaj w takim przypadku należałoby się napisać. Ale to nie na zasadzie pouczenia. Na zasadzie, że Pan otrzymał takie pytanie, że taka sytuacja miała miejsce. Nie na bo Pani zastrzegła, że nie oczekuje wyjaśnienia. Może by sygnał był, że takie sytuacje miały miejsce. Znaczy myślę, że sygnałem byłoby, gdyby faktycznie któryś z nich miał wszczęte postępowanie za wysłanie patrolu. No, mówię, to jest dla mnie niezrozumiałe, to znaczy na jakie, przepraszam, czasami głupoty nie dyżurny wysyła. Tutaj w takiej sytuacji, gdy mamy zakłócenie spoczynku dziennego, prawdopodobnie wykroczenie w ruchu drogowym i nie wyjście patrolu, no to jest takie... No, jak mówię, to zakłócenie, ale to do pierwszego wypadku. Nie, no to jest za masa. Dobra, ja dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeżeli nie, to dziękujemy Panu, może jeszcze ktoś przy okazji. A teraz to samo pytanie do Pana Stanisława Żywicowego Straży Miejskiej. Pani Przewodnicząca, tak Państwo wspomnieli o tej ulicy Sławi, ulicy Willowej, ja sobie to zanotowałem. Skieruję... Jak będzie Pan wracał, niech Pan zwróci uwagę, Panowie we dwóch. Skieruję jak najbardziej informację. Sławinek. Skieruję jak najbardziej, że tak powiem, wskazówkę taką do Zarządu Dróg i Mostów, tak jak już robiłem zresztą nie raz. I napiszę o takiej sytuacji, że coś takiego ma miejsce. Oni muszą to dobrze oznakować. Oczywiście, tak jak mówię, zwrócę na to uwagę, zasugeruję, że również Państwo zwrócili na to uwagę. No niestety, jak ja podejmie decyzję Zarządu Dróg i Mostów, jak Pani Przewodnicząca wie, do wielkiego wpływu ani ja, ani Pani nie mam. No ponieważ jest to przeważnie określone, że my mamy inżynierię ruchu, mamy fachowców. Tak jak przepisałem również o oznakowanie, tudzież oświetlenie światłami błyskowymi przejść dla pieszych, również na Willowej koło kościoła, jakoś póki co zostało to bez odzewu. Pamiętają z Zelberowicza i Bohaterów Września, tam była cała batalia, bo i Rada Gminy wysłała pismo, i ja wysłałem pismo. Wprawdzie świateł nam nie zrobili, ale uważano się, poprawiło chociażby przez
wielokrotne oznakowanie, namalowanie tych linii z grubej farby na jezdni, co powinno dać kierowcom. Pokolorowanie. Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi jak najbardziej napisać ponownie. Ale w zeszłym tygodniu były trzy kolizje, także to pomogło. Tyle, że pokolenia nie było, ale cały czas. Jest. Proszę Państwa, ja o ile pamiętam, jeśli chodzi o te światła, to one w projekcie chyba były, bo był już plan zagospodarowania. I te światła, one nie były wybudowane, bo nie było potrzeby, żeby je uruchomić, ale one chyba w projekcie były, bo nie może tak być, że całe osiedle na całej długości nie ma wyjazdu bezpiecznego, bo tam też trzeba, prawda, wjechać. Czy pani przewodnicząca mówiła o sprawie, która za chwilę rysuje część mieszkańców, to jest budowy świateł na wysokości Zielonych Wzgórza. Ponieważ na razie Zielone Wzgórza została przygotowana sygnalizacja świetlna, to jest w połowie mniej więcej pomiędzy Wilną, może powiedzmy bliżej Zemberowicza już niż Ducha, na ulicy Bohaterów, na ulicy Poligonowej. To jeszcze ulica Poligonowa, prawie blisko już Bohaterów Września. Czyli tutaj jeszcze przed wiaduktem, ostatnia taka duża zabudowa i tutaj jest przygotowane światła, natomiast nie ma tych świateł na Zemberowicza. Całe szczęście, że już za granicą miasta, które nas już nie dotyczy, były tam też tam były te światła dla odmiany zwalniające na wysokości ulicy Dębiny. Te światła zostały w tej chwili wyłączone, są jako sygnalizacyjne. Ale ja wracam tylko jeszcze jedno zdanie za chwilę, Pani Małgosiu. Jeśli chodzi o te, które teraz są uruchamiane, o ile sobie przypominam dyskusję nad projektem całej tej inwestycji i budowy ulicy Poligonowej Bohaterów Września, tam były chyba te światła, tylko dokąd nie było zabudowy, nie było potrzeby włączania. Ale to sprawdzimy. Ja wiem. Jak ja pytałam, no to nie można było, bo na tej trasie zakwalifikowanej jako droga, nie wiem, tam szybkiego ruchu. To są przewidywane co jakąś tam odległość. Co 600 metrów. No właśnie. Znaczy, proszę Państwa, to wyjaśnijmy, bo ja planuję zaproszenie znowu dyrektorów tych wydziałów, które najbardziej są w naszym zainteresowaniu na przyszłe posiedzenie bądź na następne, ale o tym poinformuję, bo my w tym momencie, myślę, panowie, nie znają szczegółów. To jest odpowiedź, to jest pytanie do zarządu dróg i mostów. Czy to jest inwestycja teraz na wniosek mieszkańców czy deweloperów? Czy ta inwestycja jest, musimy mieć odpowiedź u źródła. Inwestycja jest nazwana od początku przez dewelopera. Wiem to od znajomych, którzy tam kupili mieszkanie. W momencie, kiedy kupowali dewelopera mieszkanie, to wiedzieli, że deweloper został zobowiązany do wybudowania światła. Przez kogo? No oni tego nie wiedzą, no to ważne, wiedzieli takie rzeczy. Ale czyli deweloper w swoich planach miał zrobienie tego. No i się z tego wywiąza. Pytanie tylko, no jakim cudem, skoro rzeczywiście ze wyłączenie można zrobić, bo to zamiast światło ustawione, a to aktywnie powstaje. Ale to jest jeszcze poligonowa, tak? To jest jeszcze poligonowa. Tak, to jest jeśli w takiej kwestii, że na poligonowej można, a na Bohaterów Września, kiedy tam już jest inny charakter, być może ma drogę, nie mam pojęcia. No to i te światła, nie oszukujmy się, też się przydadzą, bo tam chyba 7 czy 8 ulic będzie do wyjazdu. Natomiast dalej, tutaj nie mam pojęcia, faktycznie tam 600 metrów miałoby coś tam. Ale jeśli na Dębinie wyłączyli te światła, no to automatycznie. Ale to jest cel tego, czy rzeczywiście te Dębinie będą włączone docelowo? Które? I one są jako ostrzegawcze chyba. Nie, w ogóle nie działa nic. Nawet się czyli być może dzięki temu będą mogli tutaj na Zdrowicza zrobić, no bo wtedy już nie będzie 600 metrów. Proszę Państwa, my w tym momencie, ja mam taki wniosek, mamy informacje, mamy wątpliwości, będzie zapytanie i na pewno będzie wyjaśnienie. Z tego co pamiętam, na etapie dyskusji przyjęcia projektu całej tej inwestycji, która była i która już zakończona i użytkujemy ją drugi rok, to tam były przewidziane światła, tylko proszę Państwa, zasada budowy deweloperów jest następująca, o czym sama Pani Małgosia mówiła, że Pani Krzanowska ma wybudować pewien odcinek, bo nie może być tak, że deweloper wchodzi do miasta, ma jakieś tereny i buduje sobie tylko domy, a my podatnicy będziemy obciążeni budowaniem tam całej infrastruktury i uzbrojenia.
i są umowy między miastem a inwestorami, że oni mają wykonać pewne zadania. I być może to jest w ramach tej umowy. I to, że tam też one są potrzebne, to nie ulega wątpliwości, bo to na pewno ułatwi tym, którzy się poruszają po tej trasie i tym, którzy będą mieszkać. Natomiast pytanie, dlaczego dalej na Zenderowicza nie ma? Ile już czasu minęło? Ponad 2 lata. Myślę, że bardzo szybko. Tylko pytanie, ciągle nam mówiono, panie Karolu, odpowiadano nam tutaj wprost. Zarząd Dróg i Mostów i z komórki, która zajmuje się inżynierią, że to wy jesteście głównymi sprawcami, mówiąc, że się nie godzi komórka, która odpowiada za właśnie ruch. Nie wydajecie opinii, uważacie, nie, to że nie może, że policja stwierdziła, że dała się czynić, nie ma takiej potrzeby. No, więc mówię, czyli nie ma zgody. No, dziwne, jak to są te oświadczenia, żeby ktoś to pisał, że tam nie ma takiej potrzeby. W momencie, kiedy nie zadzwonisz, to poświadczy nieprawdę, tak? Ale zawsze mamy taki argument, że najtrudniej jest z wami, z policją. Prawda? Z uproszczeniem, co nam to szkodzi? Nic. To jest tylko kwestia, że ja nawet nie wiem, kto wydał tego opinię, bo na pewno ktoś z ruchu drogowego, czyli znowu ty mam na czym te lepiej, które się przybija. Panie Stanisławie, jeszcze dwa zdania. Jak się kończy akcja lisy w Lublinie? Bo te lisy dalej są i w lecie. Pani przewodnicząca, no akcja lisy się kończy w ten sposób, że tak, no, systematycznie Stepczyka próbuje je odłagać. Niemniej jednak już są takie ilości na terenie całego miasta, nawet w centrum, że tego problemu się nie pozbędziemy. My uciekamy jako ludzie, uciekamy za miasto, budujemy się za miastem. Lisy, że tak powiem, za dużą ilością pożywienia przychodzą do miasta. To są nie tylko przecież lisy, ale są dziki, łosie i nie wiadomo, co jeszcze przypełnie nam do tego miasta. A czy nie ma jakiegoś zagrożenia ze strony sanitarnej, że mogą one przynosić? Właśnie w tym jest cały problem, że odkąd, że tak powiem, zaczęto rozrzucać samolotów szczepionkę przeciwko wściekliźnie, tak populacja lisów ma się coraz lepiej. Nie występują choroby, nie ma naturalnych zgonów, jedynie, no nie wiem, kolizje z samochodami, a w mieście, no niestety mają lisy tyle do jedzenia, że mówię, nie jest rzadkością, że widuje się lisy. Ja nie wrzucać jedzenia, ale nie będzie lisy. Ale na ulicy Braci Mijowskich, tam gdzie te lisy wędzą się, pomyślcie się zastanawiają, co ludzie normalnie przychodzi z dziećmi do karmienia lisów. Ale to nie tylko ludzie, kolega jest tam dzień listowy i starsze panie przynosiły no takie porcje mięsne prosto ze sklepu, że powiem szczerze, nawet niektórzy z nas tak dobrze nie jadają. A niestety ci nosteczyka też powiedzieli, że nie ma sposobu na to, ponieważ na pułapki już się nie łapią, bo nie pójdzie do, rozejrzy się, nie pójdzie list do klatki, który jest tam po pułapie. Tak, poza tym jak on jest najedzony, to nie wejdzie. Natomiast odstrzał ze środków usypiających polega na tym, że nie ma tych błyskawicznych środków, bo są niedozwolone. Jest taki, że on dostanie za 4 litery, poleci z tą strzykawką do nory, wyśpi się, obudzi się z wielkim kacem i bólem głowy, wyjdzie. Także nie ma sposobu na lisy. Czyli jest to problem ogólnopolski. Dobrze, tak, że nie ma szczurów, bo 2 dni temu widziałam w telewizji, jaka plaga szczurów we Wrocławiu. I też wynik. Proszę Państwa, czy ktoś ma pytanie? Panie Stanisławie, zbliża się jesień, ciemno. I sprawa jednak, no od czasu do czasu takie pełne blokowanie chodników musi być. No niestety jakoś upomnienie, jedno, drugie, nie może tak być, że sobie ludzie lekceważą. Ja naprawdę widzę, jadą dzieci, idą do szkoły i to pieszy musi iść na ulicę, w wodę, między samochody, bo sobie stanie jakimś dużym busem na poprzek, w ogóle całe tarasuje chodnik. Nie może tak być. Raz notujemy, drugi raz, trzeci raz, niestety musi być jakieś skutki. Bo ja rozumiem, że ktoś czasami, wyjątkowo, ale to nie mogą być zasady, bo ludzie naprawdę pytają, jak to jest możliwe. Ja na przykład widziałam na jednej z ulic w ogóle, proszę Państwa, do głowy mi nie przyszło, że ktoś potrafi tak zrobić. Jakieś donice stojące, zastawione cały chodnik. Przecież tam ma prawo iść matka z dzieckiem. Pani przewodnicząca z tym człowiekiem, ja rozmawiałem, pan Radek o tym wie. On miał zabrać te donice, w końcu ich nie zabrał. Ja niestety nie mam takich kompetencji po zmianach przepisów, żebym mógł go ukarać mandatem za zajęcie fasady. W
Wobec tego skierowałem pismo do zarządu Drugi Mostów i zarząd Drugi Mostów jako gospodarz terenu i gospodarz drogi ma prawo podjąć i podejmie czynności administracyjne, po prostu żeby zmusić pana, żeby zabrał sobie te doniczki. Tam dochodzi jeszcze dodatkowo sprawa taka, że ten pan chodniczek zrobił na własną rękę z własnej kostki, co też jest niedopuszczalne, ale niestety też jest to w kompetencjach zarządu Drugi Mostów. Pismo poszło, zarząd o tym wie, ja pana Radka informowałem, że wysyłam pismo, do zarządu Drugi Mostów, no i zarząd jakoś się do tego ustosunkuje, coś będzie w tej materii działać. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę bardzo. A propos ciemne środki, to właśnie mam do pana taką prośbę, no może tak. Interwencję. Ulica Kaskadowa, jak wygląda obraz nędzy i rozpaczy. Oświetlenia nie ma, ale stoi tam kilka lamp, które, no, których właścicielem był właściciel wówczas terenu. Teraz właścicielem jest już miasto, tam dwóch lat prawie. Te lampy się nie, te lampy się nie świecą. Świeciły się na początku, jak tam się prowadziłam te 10 czy tam 12 lat temu. Teraz jest od kilku lat ciemno. Czy nie dałoby się coś Zobaczę dokładnie, jak to wygląda, sprawdzę sobie na mapach, jak to jest. To duże światła nie da, ale cokolwiek... Nie, oczywiście, tylko że mówię, że będę musiał sprawdzić po prostu wypisie z rejestru gruntów dokładnie. Bo ja niestety muszę się tym sugerować, bo przeważnie to jest takie wypychanie. Tak, spółdzielnia chce oddać naszym koncernom jeszcze miasto. Miasto dlatego wtedy się broni. Ja sobie sprawdzę, żeby okazać się, że to jest miasta. Kaskadowa. Płyty po kościoła. To już jest na pewno, ja na 99% jestem pewna, bo to u mnie co się zajmowało, to jest teren, bo miasto by nie mogło opracowywać projektu. Warunkiem było, żeby było porozumienie, przekazanie terenu do miasta, jeśli miasto miałoby budować tą drogę. I jest projekt i na pewno tak jest, ale niech pan sprawdzi. Panie ja w 100% pani wierzę, ale i tak każdorazowo wysyłając jakiekolwiek pismo do zarządu, ja muszę tą mapkę wydrukować, muszę dołączyć zdjęcia, notatkę służbową, pismo przewodnie i tak dalej. Oni muszą dostać komplet dokumentacji, dlatego i tak profilaktycznie to wydrukuję i sprawdzę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Panie Jacku, a pan? Nie. Sytuacja na razie na Świerkowej pod szkołą jest... Zdecydowanie się poprawiła. Znaczy, ja oczywiście, no, przepraszam, będę znowu, ja pamiętam i w miarę możliwości systematycznie będę się pojawiał, bo wiele osób, które przywozi dzieci, to się z daleka widzi i dzień dobry mówią, ewentualnie słyszę tekst, o, że pan znowu pilnuje tutaj, ja mówię, taka jest potrzeba. A mówię, na przykład pan czy pani nauczył się parkować, pani się nauczyła, jednak się korzysta z parkingu, skoro jest wolny. A no tak przekonał mnie pan, także jakieś skutki owoce, skutki tego są, to, tego ja działania. Ja pamiętam, jak najbardziej będę zakonał. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy za to, jak widzicie państwo, nie, nasze spotkania, nasze interwencje przynoszą owoce, co cieszy wszystkich. Oczywiście ciągle trzeba być czujnym, bo no tak, jesteśmy ludźmi tylko. Ale jeżeli chodzi o nadal Straż Miejska miała właściwie tak mam pouczanie, jak parkować na parkingu szkolnym, to jest teren miejski przecież. No bo ale nie, to już jest ta ministra, pani Małgosiu. Może ja odpowiem, proszę panią, to jest poza drogą publiczną. Możemy niestety wyciągać konsekwencje na drodze stricte, typowo miejskiej, publicznej, gdzie mamy pełen zakres, że tak powiem, wykroczeń. Natomiast jeżeli na przykład to jest droga oznaczona jako droga wewnętrzna, możemy wyciągać tylko i wyłącznie wnioski ale jedna rzecz. To jest teren miejski. Nie, nie, tak, ale administratorem, jest szkoła. Dyrektor. Jeżeli szkoła się zwróci do kogokolwiek, czy do was, czy do was, żeby, tu nie chodzi o karanie, chodzi o pouczanie, bo parkowanie na środku tego placu manewrowego, to jest plac do manewrowania. To nie jest droga. Pani Małgosiu, są spotkania Rady Rodziców, dzisiaj wiem, młodsze klasy, jutro starsze. I proszę to w formie apelu, proszę państwa, bo każdy może popełniać błędy i my również, ale w momencie, kiedy zwróci się raz uwagę, poprosi, ile razy tak było, że ten pan, który przeprowadza, sam prosił mnie, żeby poinformować, poprosić. Jak się ludziom powie, to jakieś owoce tego są, a rzeczywiście policja nie może ani straż wejść, bo administratorem i od początku do końca odpowiedzialność za to, co dzieje się na terenie szkoły, odpowiada dyrektor szkoły. Tak jak każdy z nas za swój własny teren, czy to mieszkanie, czy to... Przepraszam, pani przewodnicząca wspomniała ważnej rzeczy, bo ja na samym początku, jak pierwszy
rodziców i prosiłem o, bo są spotkania, prawda, są wywiady i tak dalej, prosiłem o taki apel i sugerował, że mają Państwo piękny parking, jako jedna z nielicznych szkół w Lublinie macie tak duży parking i czasami to jest po prostu czyste lenistwo. Na zebraniu jest ten temat poruszany. Jest, ale na zasadzie, macie parking, nie parkujcie na Świerkowej. Ale niestety, no jeżeli chodzi o kulturę parkową, to niektórzy są niereformowani, to jest inna kwestia. No. Ale postęp jest i... A Pani Przewodnicząca, jeszcze jedno zdanie, bo tak miało być budowane na terenie szkoły jakieś tam boisko przy Jana Lisa, prawda? Była jakaś taka mowa. Tak. Bo ja sugerowałem, żeby zrobić drugi wjazd na teren parkingu. Myślę, czy coś się zmieniło? Drugiego wjazdu na pewno nie będzie na terenie szkoły. Myśmy to z dyrektorem rozmawiali, dyrektor Dziuba. Nawet taką wizję miałam, bo to jest w interesie szkoły. Wjazdu drugiego nie będzie, tylko jest konieczny w naszej ocenie, ze względu chociażby zabrania terenu parkingowego, ze względu na to, że część tego terenu będzie pod przyszłe inwestycje zabrana. Natomiast potrzebny jest wyjazd i my ten wyjazd widzimy w okolicy ulicy Świerkowej. Myśmy tam wstępnie nawet już go mniej więcej wyznaczyli. Żeby nie było tego wyjazdu, bo główny problem polega na przemieszczaniu się w tej bramie. Wystarczy, że jedna z pań nie taki mógł weźmie, to już nikt nie wyjedzie, czy nie wjedzie. I planowane jest, ale to w przyszłym roku, żeby wyjazd był na ulicę Świerkową, na końcówkę na wysokości tej piekarni i wtedy włączenie się w ulicę Sławinkowską. Wyjazd, a wjazd tak jak jest, żeby one nie były obok siebie. Bądź w tym pasie, który, gdzie rosną teraz te drzewa, tylko wiecie, to jest sprawa drzew, żeby był taki pas, który pozwoli wyjeżdżać i dopiero dalej się włączyć, żeby nie było wprost przecinania, ale na pewno nie drugi wjazd. Nie ma takiej możliwości. To znaczy ja właśnie o tym myślałem, żeby tu nie tworzyły się korki zawirowania, bo kierowcy są różni, żeby jednak było dwie bramy. Po to mi tylko i nie, dwie bramy, bo to Państwo wszyscy wiedzą dzisiaj, widzicie, parking jest wykorzystane i dwie bramy, to też trzeba by było dwa wyjazdy, Sławinkowsko by blokowało, więc to musi być takie płynne rozwiązanie. Wjeżdżamy i wyjeżdżamy, żeby nie przecinać trasy wjazdu. Natomiast wjeżdżanie i wyjeżdżanie tą samą trasą, drugie... Chociażby druga brama, drugi wyjazd, no to już myślimy, o tym myślimy i myślę, że do tego będzie musiało dojść. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeśli nie, to ja Panu serdecznie dziękuję w imieniu całej Rady i zapraszam na następne spotkanie. Tak jak już poinformowałam, Rada nasza ma swój harmonogram i następne nasze posiedzenie. Zwyczajowo mamy zawsze pierwszy poniedziałek każdego miesiąca z wyjątkiem wakacji. Dzisiaj wyjątkowo na prośbę dwóch koleżanek i wszyscy wyrazili zgodę, przesunęliśmy o ten jeden dzień, ponieważ nie mogły przybyć wczoraj z powodu wyjazdu i dlatego ten jeden dzień, o czym zostali poinformowani wszyscy członkowie Rady. Następne posiedzenie jest, jak tam z kalendarza wynika, co panowie z pomimo wiedzą. Już teraz przekażę. Na stronie internetowej harmonogram posiedzeń także jest umieszczony. Następne posiedzenie będzie 2 października. A więc za 3 tygodnie. 2 października. Obecnie proszę Państwa, oczywiście ja pięknie dziękuję w imieniu całej Rady. Nie wypraszam Panów, możecie zostać, ale znając czas cenny i to, co możecie w tym czasie zrobić dla dobra mieszkańców, jakby Państwo według swojego uznania. Jedziemy na badanie. Dziękujemy bardzo. My również dziękujemy. Panie Radny, mówię jeszcze z tym telefonem. To ma Pan już ten zgody. A zmienił się coś? Nie. Nie, nie, nie. Ale nie podawałem na razie swojego telefonu na zmianę. Ale my mamy na tej uroczy. No dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Proszę Państwa. No właśnie, dzisiaj czytałam, że prawie pół miliona już jest tych... No jest czasami za dużo i niektóre są takie... W Gazecie Prawnej czy Rzeczpospolitej jest... Nie potwierdzają, ale każdorazowo wtedy codziennie, jeśli ktoś kliknie, że jest jakieś wyrzucanie śmieci, czyli innego rodzaju wykroczenia, może wejść na tą stronę.
zaznaczyć, że coś się dzieje, tam jest krótki dopisek i wtedy jest to sprawdzane przez policję. Proszę Państwa, ja przepraszam, przez internet potrzeb. No. Także dziękuję, widzenia. Proszę Państwa, przechodzimy do realizacji punktu 5, bo to są takie ogólnopolska linia, podobnie jak Zarząd Drugi Postów możemy zgłosić miejsca, wysyłając elektronicznie informacje i wtedy te punkty są rejestrowane, obserwowane, bo mówię, dopiero wczoraj czytałam, że był tak początek, to 200 zgłoszeń było w całej Polsce, a teraz prawie pół miliona, czyli jest dość dużo tych niebezpiecznych miejsc. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady. Proszę Państwa, jest. Zgodnie z artykułem 63 Statutu Rady Dzielnicy Sławin wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek między innymi 1. śmierci, zrzeczenia się mandatu i tak dalej. Więc my zgodnie z artykułem 63 ustęp 1, punkt 1 podejmiemy decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu świętej pamięci pani Bożeny Anny Kocop z powodu śmierci. Przeczytam uchwałę. Myślę, że dyskusji chyba nie przeprowadzimy. Pewien wniosek później jeszcze złożę. Na podstawie artykułu 63 ustęp 1 punkt 1 Statutu Dzielnicy Sławin stanowiącego załącznik do uchwały nr 628-29 przez 2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 w sprawie nadania Statutu Dzielnicy Sławin Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 66 pozycja 1597 Rada Dzielnicy uchwala co następuje. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy Sławin pani Bożeny Anny Kocop z powodu śmierci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin w podpisie. Uchwała nr 16/27/2017 Rady Dzielnicy Sławin z dnia 12 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy Sławin pani Bożeny Anny Kocop z powodu śmierci? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Rada jednogłośnie przyjęła decyzję w sprawie uchwały. I ja mam wniosek z prośbą o to, żeby komórka zajmująca się obsługą Rady Dzielnic dokonała odpowiednich, może słowo skreślam, jak czynności, które spowodują, by w wykazach już nazwisko pani Kocop nie istniało. Ja dzisiaj sprawdzałam i dalej jest na stronie członek Rady Dzielnicy. To może być przykre dla rodziny, prawda? No nie wiem, ale podobnie no, u nas też, bo po tym momencie, bo jak później będzie informacja o stronie, mam prośbę, żeby także już nazwisko, dzisiaj podjęliśmy uchwałę, żeby nie istniało nazwisko. W tej sytuacji na skutek podjęcia tej uchwały Rada Dzielnicy będzie uzupełniona o następnego członka. Tak się składa, że zarówno w obwodzie numer 1, jak i w obwodzie numer 2 są kandydaci, którzy kandydowali, a nie weszli, nie zostali wybrani. W sytuacji wygaśnięcia mandatu z różnych powodów, wygaśnięcia, prawda, czyli podjęcia przez Radę tej uchwały,
wchodzi następna osoba z danego obwodu, czyli z obwodu, to numer 2 był, to nasz numer 1. Z obwodu, która zdobyła największą liczbę głosów, oczywiście jeśli wyrazi taką zgodę. Bo to już dalsza procedura będzie należała do komórki organizacyjnej, komisja, bo to co czytam, to wszystko jest sprawa wyborów i wygaśnięcie, więc tak naprawdę prawda, powinniśmy my mieć prawda, skutek. Ja to dyskutowałam, ale nie wracajmy do tego. Proszę Państwa, wiem, że jest tam pan, który miał 83, bo ja mam gdzieś te dane, głosy. Oczywiście on będzie zapytany, bo musi komisja stwierdzić, on przyjąć takie zaświadczenie, czy będzie, czy wyrazi zgodę. Jeśli nie, to wchodzi następna osoba, ale to już jest sprawa później komisji. W momencie, kiedy nam skażą, bo to nie my wybieramy, bo nie my też wybieraliśmy nikogo, komisja stwierdzała, my przyjmiemy od nowego członka ślubowanie, prawda, nie będziemy, jeśli on przybędzie. Więc cała ta procedura, nie wiem, czy ktoś z Państwa z tamtej, z tego obwodu Państwo być może znacie się, czy nie? Nie wiecie, Panie? Ja w międzyczasie tylko dla informacji powiem, bo gdzieś tam miałam, natomiast to jest nieistotne. Na pewno będzie uzupełnienie, bo w tej chwili nawet jeśli rada liczy 14 osób, to i tak do podjęcia decyzji potrzeba 8 głosów, bo nie może być bezwzględna większość, czyli połowa plus 1, czyli 14 to jest 7 plus 1 i tak 8. Więc z przyjemnością będziemy widać następnego członka. Proszę Państwa, ja tylko zadam pytanie Państwu, bo powiem, że mi taka myśl przewinęła się i myślę, że byłoby chyba właściwe, ponieważ była wiceprzewodniczącą, żeby w imieniu Rady podziękować mężowi, także całej rodzinie za pracę i udział, prawda, na ręce złożyć z odpowiednim, prawda, takim krótkim pismem rodzinie, czyli mężowi, no bo najbliższa, prawda, osoba, oczywiście dziękując całej rodzinie za pracę. Chciałabym usłyszeć jakieś opinie. Czemu się pewnie zaproszenia na najbliższe posiedzenie października? Ja myślę, że zaprosić nie wiecie. To nie, zawsze, nie. Oni zawsze przeżywają. Nie, zaprosić nie, ale jak otrzymają taki... Tak. Ale zaprosić nie. Tak jest moje zdanie, bo to będzie zbyt, wiecie, dla nas to będzie takie... Na czwartym ładnym podziękowanie za pracę świętej pamięci, prawda, to, żeby w rodzinie została jakaś taka pamiątka, że my także pamiętaliśmy, że była razem z nami, że pracowała, bo to była druga kadencja Pani Bożeny. Nie, pierwsza. No a ja Panią Bożenę akurat znam, bo bardzo często w ratuszu była i wiele razy wspierała go w różnych sprawach. Bardziej, że to trzeba było społecznie. Wiem, że tak uczestniczyła tutaj w dzielnicy. W kościele była przewodnicząca. A teraz mąż. No. Ale mówię, że była to osoba, która także między innymi przychodziła, nie będąc radną dzielnicy, w sprawie i północnej i wielu innych społecznie udzielała się. Czyli rozumiem, że takie podziękowanie, no to nie wiem, jaka taka forma znajdziemy, prawda, jakąś taką. Tylko Pani nam powie, jak ma na imię mąż do Pana. Wielogodnym, spokojnie znajdzie się, rozumiem. Dobrze w tym temacie. Coś próbujemy przygotować na spokojnie za parę dni. A to sprawdzimy, bo to będzie w imieniu całej Rady. Nie podpisuje przewodniczący, ale w imieniu Rady, żeby żeby zapytać mężowi, na ręce męża Wojciecha. Żeby była ta informacja, bo
Później możemy mieć problem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do informacji o działalności Rady między posiedzeniami. Ja powiem tylko tak, że później pozostałe szczegóły będą. Mieliśmy jedno posiedzenie, no takie posiedzenie, które wynikło z faktu potrzeby i zgodnie z tym, z literą prawa zawsze staram się tak prowadzić obrady, prowadzenie i całą działalność rady, żeby ona była zgodna z literą. I w momencie, kiedy taka potrzeba była, ponieważ ona wynikła z faktu, iż przeznaczone przez nas środki do zarządu dróg i mostów okazały się do końca niewykorzystane, bo w wyniku oferty zostało 17 tysięcy ileś tam i jeszcze mieliśmy 2 czy 3 tysiące, więc około 20 tysięcy, żeby nie było decyzji jednej osoby, czyli przewodniczącego rady i zarządu, choć takie mogą być, wtedy kiedy nie obraduje rada, statut ewentualnie dopuszcza, ale żeby nie było tak, że bez rady decyzje są podejmowane, poprosiłam, pan radny poinformował wszystkich. Kto chciał na takie spotkanie przyszedł, jest krótki protokół, jest lista obecności. Powtarzam, że te pieniążki, te środki zostały nie dlatego, że myśmy je nie wykorzystali, tylko dlatego, że Zarząd Dróg i Mostów w wyniku oferty wybrał takiego wykonawcę, który to zadanie wykonał za mniejsze pieniądze i oni nas poinformowali, że to zostało. I stąd też to było takie posiedzenie, spotkanie, wszyscy, którzy byli. Uchwał nie było podejmowanych, więc to kworum nie było, bo było chyba 7 osób na tym spotkaniu, ale nie jednoosobowo, więc każdy z Państwa otrzymał informację, prawda? Bardzo proszę. Mam pytanie, czy jeszcze jedną naprawdę niewielką inwestycję, właściwie kosmetyczną, można zgłosić do tej rezerwy celowej? Ale to już myślę wtedy na tamtym posiedzeniu. Ja jeszcze dodam tylko, że jest już wrzesień i procedura zbliża się zima. Nie może to być wskazana żadna jakaś inwestycja, która wymaga dłuższego okresu. To jest, powiem, o co chodzi. Realizacji. Ja muszę przerwę, bo tak, mamy porządku obrad, rezerwa celowa. Bardzo w pięciu zdaniach powiemy, jak to wszystko zostało załatwione, rozstrzygnięte. W zeszłym roku, przypomnę, też była taka sytuacja, bo nie było dokumentacji na ścieżkę i myśmy przerzucili na chodnik, pamiętacie Państwo, Jana Lisa, chodnik na zasadzie remontu, bo budowa chodnika to jest cała procedura projektu, uzgodnień, decyzji, a remont, z którego się cieszą wszyscy, prawda, i dzieci, i mieszkańcy, bo naprawdę to była bardzo, bardzo potrzebna inwestycja. Więc to były takie informacje, które były między posiedzeniami. A jeszcze jedna, że była, proszę Państwa, w czasie wakacji też była, co każdy wcześniej otrzymał, ale to już było w czasie wakacji. Było żony i ogólne spotkanie, Radka nie było, bo gdzieś był na wyjeździe, dotyczące studium zagospodarowania przestrzennego. Ja chcę Państwu powiedzieć, że no bardzo, bardzo poważnie potraktowałam ten temat, bo bardzo wielu mieszkańców się zgłosiło. Nie wzięłam tych dokumentów, ale niektórzy może wiedzą. Włączyłam do tego działania mieszkańców, głównie tamtego rejonu i około 200 wniosków złożono. Osobiście mieszkańcy przynieśli, ja wnosiłam z pismem około 200 wniosków dotyczących studium. Głównie chodzi o to grzebowisko. Mało z tego, proszę Państwa, ja mam materiały, gdzie tam planowane było nie tylko grzebowisko sam, ale na spalarnia, a nawet te spalanie zwierząt domowych, także w tym zapytałam wprost, czy na przykład świniaki, bo są u nas gospodarstwa rolne na terenie Lublina, czy nawet na przykład z innego rejonu, nie z gminy Lublin, mogłyby być tu spalane te choroby z pomoru, powiedzieli tak. I proszę Państwa, i w informacji w studium to było.
Więc to poruszyło mieszkańców niezmiernie. Mało tego, tam, proszę Państwa, ja przeprowadziłam wizję lokalną. Mieszkańcy osobiście również robili zdjęcia, przesyłali. Tam na terenie tym, gdzie planowane było ogrzebowisko, już są domy i wydane są warunki za budowań i tam w ogóle rozpoczęte zostały prace. I tak naprawdę to, że i z prezydentem rozmawiałam, prezydent był przekonany, że to z tamtej strony lasku, więc nie wyobrażam sobie, że do tego dojdzie. Nie, ale od strony przyszłego cmentarza, a to z tej. Proszę bardzo, ulica ta... Nie, nie od strony tego cmentarza. Z tej strony, nie za lasem, przed lasem. Nie. No proszę panią, no ja mam mapki i wszystko, ale przed lasem. Ale to na mojej działce miało być. Ale w kierunku ulicy Sławinkowskiej. No, przed lasem. No zależy, kto patrzy z której strony. No, pani od poligonowej za lasem, tak. Więc proszę Państwa, i te działania bardzo dużo czasu wymagały, 2 tygodnie było biegania, tam taki jeden z panów też, który mnie bardzo wspomagał, do pani Zosi chodzi i mówi, pani profesor nie utworzyła, no. Zosiu, dzwoniłam raz do ciebie, przepraszam, że tak mi nie gdzieś mi chciało, bo oni zbierali, bo ta informacja była pod wnioski, bo te drugi wydrukowałam kopię, no ja wiem. Także około 2 razy, raz zaniosłam 90, ileś tych wniosków później również. Cała akcja została przeprowadzona. Proszę Państwa, ja tylko powiem tyle, jak nawet powiedział jeden z członków mojej rodziny, mamo, to jest niewyobrażalne. Nawet w sytuacjach padnięte zwierzę przewozi się, bo tam pisało, że jeśli by doszło, że takie zwierzę jest, to trzeba spalić, zniszczyć cały ten kontener i to wszystko, więc to jest niedopuszczalne, po pierwsze, żeby to było w pobliżu cmentarza, czyli z szacunku i tradycji, jakie my mamy do ludzi zmarłych, a drugie, w dzielnicy, w której jest tak naprawdę tylko dzielnica mieszkalna, nie w rejonie jakiegoś przemysłu. Przecież to się usytuowuje tam, gdzie jest przemysł, gdzie w ogóle nie ma rozwoju mieszkalnictwa, a nie w dzielnicy, w części takiej, gdzie są domy, gdzie jest czyste powietrze, prawda? I jeszcze ktoś tam próbował mówić, że no wiatry wieją z zachodu, nie? Na tym spotkaniu, więc będą biegły na Czechów, nie? Mieszkańcy Czechowa również się także oburzyli. To bardzo ważne było i z tego w wyniku tych moich działań chcę powiedzieć, że także była wizja lokalna. Na razie urzędnicy się trochę boją, bo wiedzą, że jest zamieszania i pytam, co, jakie są wnioski z tej wizji. Rozmowa z dyrektorem, więc się umówiłam, będę rozmawiała. W każdym razie działania zostały podjęte. Druga organizacja tego przewodnictwa. Na Poligodzie. No tak, to jest tam nie przy Zawińcowej, tam gdzieś daleko, ale proszę Państwa, tylko tam mówili, że może ktoś tam, prawda, że nie wiadomo kiedy, ale to nie jest miejsce na tego typu, prawda. A spalarnia na cmentarzu? Proszę Państwa, ja o tych szczegółach, spalarnia to jest kwestia studium i spalarni. Ja na temat spalarni, ja osobiście uważam, że to jest decyzja każdej osoby jeszcze przed, a także później rodziny. I dzisiaj bardzo dużo, ja wiem, ale dzisiaj bardzo dużo osób już decyduje się na taką formę, prawda, pochówku, z popielenia zwłok i pochówku. One dziś muszą być, proszę Państwa, nikt się nie zgodzi, żeby mieszkańców Lublina z popielarnia była na terenie innej gminy, bo jest to oczywiste, prawda? I dzisiaj te formy, jeżeli to będzie 50 hektarów, i będzie to rejon z popielarni, to na pewno on będzie tak usytuowany, że nie będzie to ani w pobliżu zabudowań, prawda? To jakby już później na etapie planu samego, który jest tak naprawdę w opracowywaniu, bo on jest. Na temat spalarni szczegółów tej... ale ona jest przewidywana z tego, co jest. Ja bym tylko chciał dodać, że jeżeli Państwo pamiętacie, na poprzednim posiedzeniu Rady, Rada wniosła uwagi i te uwagi zostały też przekazane do związku z tego, jako
uwaga Rady Dzielnicy do planów, do projektów studiów. I jeszcze jeżeli chodzi o sprawy, które są związane z działalnością między posiedzeniami, jeszcze wracając jeszcze do tej konkretnej sprawy, na stronie internetowej, która niedługo zostanie uruchomione, zobaczą Państwo wycinek mapy ze studium, gdzie w sposób wyraźny jest opisane, gdzie miało być grzebowisko zwierząt i gdzie miała być spalarnia. Jest to w studium w wyraźny sposób w kolorze czerwonym naznaczone, to na ulicy ta Szafkowa czy Szafranowa jest na tej głowie. Prawie przy samym przedłużeniu ulicy Szafranowej miało być ta spalarnia. Także wracając jeszcze do innych rzeczy, to tak, było też spotkanie w bibliotece przy ulicy Relaksowej promującej publikację o historii dzielnicy Sławomir Stawinek. Ja byłem na tym spotkaniu, tu jeden książeczkę dałem, bardzo ciekawa, to jest spotkanie, było bardzo ciekawe, było kilkanaście osób, co prawda tylko, ale jest jeden błąd, który został wytknięty, natomiast są bardzo wspaniałe informacje, jeżeli chodzi o naszą dzielnicę. Nasza dzielnica liczy tyle lat, co oficjalnie miasto Lublin. Czyli pierwsze informacje o dzielnicy Sławomir było w 1317 roku. Także, tak jak Dąbrowica. Tak jak Dąbrowica też w 1317 roku, te same źródła. Mogę tylko dodać, że tutaj jest tylko jedyny błąd w tej publikacji, który zauważyłem, po prostu był pomylony wzajemnie liczby mieszkańców Sławina i Sławinka. Natomiast cała pozostała książeczka jest bardzo ciekawa. Pomogła ona mi przygotować taką informację na stronie Rady Dzielnicy o historii dzielnicy. Myślę, że będzie bardzo ciekawa, czy może być najciekawsza w liście. A to została wydana, czy to... Tak, takie publikacje miasto wydawało w okresie 700-lecia dotyczące poszczególnych dzielnic. To było bardzo małe egzemplarze książeczki, ja mam chyba ze trzy. Czy to jest ta książeczka? Dla pani Zosi właśnie ten zrobił. Ale słuchajcie Państwo, ja postaram się, bo to Wydział Kultury, bo to żeby uzyskać więcej, a jeżeli, żeby uzyskać więcej tych książek, bo warto by było, żeby miał każdy. A ja później na koniec we wnioskach pewną propozycję złożę odnośnie. Następna sprawa, która była odpowiedź na pismo Rady Dzielnicy o zasypywaniu doliny przy ulicy Poligonowej, otrzymana z Powiatowego Nadzoru Budowlanego Miasta Lublina, która potwierdziła uwagi Rady i przekazana i poinformowała o przekazaniu do dalszej, zgodnie z kompetencją, do dalszego działania. I Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublina o informacji o decyzji nakazowej usunięcia tej ziemi dla osoby fizycznej. Czyli tutaj też jest, potem przestało przekazać... Czyli to są odpowiedzi na wszystkie pisma i wnioski, tu dodam, bo Pan rejestruje, że wszystkie postanowienia, które my podejmujemy na posiedzeniach Rady Dzielnicy są formułowane w postaci pism i te pisma są wysyłane i my później otrzymujemy odpowiedzi. Generalnie nie zdarza się, no na to sobie, nie wyobrażam sobie, żebyśmy pozwolili sobie na to, bo od tego są później telefony i monity, odpowiedzi są zawsze. I to jest wynik tych odpowiedzi. Wszyscy pamiętamy to zasypany ten wóz. On już zarósł, on już, prawda, prawie niewidoczny, ale teraz należy zapytać, co dalej? Bo proszę Państwa, nie może być w tym państwie tak, że urząd wydaje decyzję, ktoś sobie samowolkę uprawia, zasypuje wąwozy i cisza. Napisane i okej. Okay. Co dalej? Jakie są na dzień dzisiejszy? Prawie, że mamy historycznie taką samą sytuację, która nie została uchwalona w tej podjęcia. Ale było też taka historycznie takie działanie, które spowodowało uprzątnięcie wąwozów tam trochę bliżej na Poligonowej i ostatecznie, tak powiem, nasze działanie było skuteczne. Następna sprawa też, przekazaliśmy pismo dla Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej odnośnie budowy apartamentowca. Wiadomo, jakie stanowisko nasze było, negatywne. Poza tym też była też mail pani Zofii Smutek dotyczący rozbudowy oddziaływania na zdrowie mieszkańców tamtych na ataku w hotelu przy ulicy Wigodowej. Proszę Państwa, ja się do tego odniosę zaraz, bo to jest bardzo ważne. I jeszcze tutaj szkoleżanka powie, ale ja jeszcze powiem tak, że monitorowaliśmy budowę dróg, między innymi drogę serwisową ulicy Wigodowej do Mineralnej, do Skrytej rozpoczęta została budowa tego przewężenia serwisówki. I to jest jedna z rzeczy, która Rada zdecydowanie działała przez kilka lat, żeby dwie serwisówki były połączone.
serwisówka Ducha i serwisówka Wilowej. Podchodzi odcinek pomiędzy ulicą Mineralną a Skrytą. Bo pamiętacie Państwo, tu dyrektor, jak był dyrektor Wydrych, myśmy te pytania składali. I jak zauważyłam, że w którymś momencie skończona jest inwestycja, wykoszone chodniki, wielkiej obawie podniosłam ogromną interwencję, dlaczego dalej nie robią. I zapewniono, że ta realizacja będzie dalej i rzeczywiście za tydzień rozpoczęto. Tam to wymagało przełożenia gazu, musieli najpierw przełożyć gaz, później dopiero poszerzyć, bo tam była droga 3-metrowa, a teraz będzie 6. I to, co dyrektor, Borowy tutaj mówi, nie Borowy, tylko wy tutaj pamiętacie, panie, mówił, że będzie tylko do skrzyżowania, ale jest robione dalej. Jest robione trochę dalej i tam ma być wyprowadzona też ścieżka rowerowa, bo ona się nagle ucinała na tym odcinku, który był pierwszy. Więc ta ścieżka rowerowa będzie biegła dalej do tej serwisówki. To jest cykl inwestycji dawnych, jest cykl inwestycji poligonowa w latach września i obecnej inwestycji Luka. Także to Rada zadbała o to, żeby te elementy zostały razem połączone. Ponadto też były interwencje w sprawie naprawy dróg na ulicy Poligonowej, Lisa, Sępołowskiej i Agronomicznej. Były też spotkania związane z dzielonym budżetem, z projektem, któryśmy wygrali, z budżetem obywatelskim na rok 2017. Były się dwa posiedzenia zarządu i w rozszerzonym składzie i przygotowywano stronę internetową. W dzielnicy otwarto przejazd ulicy Ducha i Skrzyżowanie, które nazwano od mistrza Pileckiego. Zostanie to uprawomocnione, jak będzie w dzienniku województwa lubelskiego, czyli prawdopodobnie gdzieś pod koniec tego miesiąca te skrzyżowanie już tak będzie nazwane. Oraz ogłoszono przetarg na wykonanie, na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej całej ulicy Sławiny. To na pewno koleżankę cieszy, bo to był temat wielokrotnie poruszany. Cała ulica Sławinek, czyli jedno z połączeń pomiędzy ulicą Północną a Wilową, najważniejsze, będzie projektowane. I cały, bo to sobie nie wyobrażam. Nie cieszę się, bo ja już muszę wyjść, bo jest tak ciemno, że tam... Ale ja mam do pani... Dziury znowu są, takie. Ale pan Borowna zapewnił, że... Ja mam do pani prośbę, żeby pani na pewno tam zadzwoniły i zapytały, na pewno, jeżeli nie, to proszę dać od razu sygnał, czy na pewno cała ta ulica jest projektowana. Bo dyrektor też tutaj było pytanie, cała, ale mieszkańcy niech mają tą informację, żeby była cała, bo tam mnie pytają też, ja mówiłam, że na pewno cała, ale proszę jeszcze zadzwonić, bo ten pan, który był tu na posiedzeniu rady, pani pamiętają, taki szczupły, wysoki, to on mnie też pytał, ja mówiłam, że na pewno cała, taką informację mam. Na stronie internetowej Rady Dzielnicy, która będzie Rada Dzielnicy otwarta, jest w aktualnościach informacja o ogłoszeniu przetargu na tą stronę. Jest link podłączony na ten przetarg i każdy może zobaczyć, jaki jest zakres. Zakres jest w sposób wyraźny. Wygląda, że obejmuje całą ulicę Sławinek. I druga rzecz, równolegle też jest prowadzona sprawa związana z instalacjami w tej ulicy. Bo wiem, że firma EPEWIK też równolegle przygotowuje dokumentację dla potrzeb tej ulicy. Co nie oznacza, że będzie od razu cała później budowana, bo to są cykle dwuletnie, nie całość, bo w sumie tam nie jest tej drogi. Ale projekt ważne, że, bo pierwsze założenie było, że projekt tylko tej części, gdzieś są te domy bliźniacze, co było absolutnie nie do zaakceptowania. Taka sytuacja. Proszę Państwa, ja wrócę do sytuacji, która jeszcze, która się pojawiła. Otóż do mnie imiennie jako przewodniczącej Rady Dzielnicy wpłynęło pismo pani Zofii Trąbaczewskiej-Smutek. Myśmy odpisywali w sprawie Arden na hotelu Willowa. I proszę Państwa, pani Smutek poinformowała, myśmy krótko omawiali przedtem, przesłała dokumenty, bo interweniowała wojewody przez dłuższy czas, ale ponadto w czasie wakacji przesłała jeszcze dodatkowe informacje, oczekując od nas interwencji, działań i niejako ja tak zrozumiałam, że to my mamy ten temat załatwić.
Z dokumentów, jakie otrzymałam, wydrukowałam, wynika, że i wojewoda kilka razy się zajmował, odpisywał, bo to jest problem trudny. Ja osobiście mam taką tekę dokumentów, bo mówiłam, że starałam się w sądzie o status strony, poniosłam koszty. Proszę Państwa, sądy jakie są, to wszyscy wiemy. Niestety sąd mi takiego statusu nie przyznał. Nie była to łatwa sprawa. Natomiast teraz bulwersująca jest tym bardziej w momencie, kiedy w tym roku pod koniec wiosny zamontowano dodatkowe następne 3 anteny. Nie wiem, czy Państwo wszyscy widzieli. I to spowodowało następne wielkie oburzenie mieszkańców i pani Zofii. Chcę, proszę Państwa, tylko dodać, to są wszystkie pisma, które pani Zofia otrzymała od wojewody. Ja wydrukowałam, bo ona mi to wszystko przesłała. Odpowiedzi do pani Zofii, pisma do pana wojewody, cała dokumentacja. Chcę Państwu powiedzieć, na przykład w jednym wykreskowałam sobie czytając, między innymi przeczytałam. To do pani Zofii Trąbaczewskiej-Smutek, która do nas tą interwencję pisała. W chwili obecnej wojewoda lubelski pismem z dnia 4 maja 2016 wystąpił do biura nadzoru budowlanego miasta Lublin o złożenie relacji, tylko żeby mi to nie przypadło, relacji w przedmiotowej sprawie z prośbą poinformowania również pani o sprawie. Cały czas jest tu mowa, że to już temat jakby załatwiony, nie ma możliwości podjęcia dalszych decyzji i tak dalej. Natomiast oburzenie i zgody nadal nie ma, bo to są ogromne następne 3 anteny domontowane. I w którymś momencie, proszę Państwa, Rada Sławin Lublin, czyli do nas, do Rady, otrzymaliśmy takie do Rady mailem taka informacja. Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, działając na zlecenie ministra cyfryzacji, od 2016 roku prowadzi badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych PEM w środowisku. Mamy tutaj panią doktor Politechniki, panią profesor chemika z UMCS-u, osoby, które mają wiedzę ogromną w tej sprawie także. Ja mam tutaj tych dokumentów, jest analiza profesora chyba też z Politechniki, prawda? To tu jest. I proszę Państwa, ale co dalej? Ministerstwo Cyfryzacji wybrało miasto Lublin do przeprowadzenia badań i analiz dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych PEM w środowisku, to się tak nazywa. Badania te będą w szczególności polegały na analizie dokumentacji zawierającej zgłoszenia instalacji wytwarzających pole magnetyczne oraz ze sprawdzeniem wspomnianych PEM w celu wytypowania lokalizacji stacji bazowych sieci komórkowej, w otoczeniu których zostaną przeprowadzone pomiary PEM. Przeprowadzenie pomiarów PEM w wytypowanych lokalizacjach. Informuję, że w dniach 19-20 września bieżącego roku Zespół Pomiarowy Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego i ELBI planuje przeprowadzenie pomiarów PEM dla instalacji stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych przy ulicy Sławinkowskiej 15A w Lublinie. Wobec powyższego proszę, aby Państwo w nawiasie jako Rada Dzielnicy uzgodnili z panią Zofią Trąbaczewską-Smutek zgłaszającej uwagi do funkcjonowania stacji bazowych przy ulicy Sławinkowskiej oraz innymi właścicielami okolicznych posesji, czy są zainteresowani wykonaniem pomiarów na terenie ich posesji. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie adresów lokalizacji, w których dodatkowe pomiary łącznie do 35 punktów pomiarowych mają być wykonane oraz uzgodnione możliwości wejścia zespołu pomiarowego 3 osoby
na teren posesji w obecności ich właścicieli w dniu 20 września bieżącego roku. Proszę Państwa, jak ja to przeczytałam, to zadałam sobie pytanie, jak ktoś w ogóle coś takiego może do nas, do Rady ogólnie wystosować? No po pierwsze, jeżeli są interwencje, my nie możemy, na jakiej podstawie ja czy ktokolwiek z Państwa będzie uzgadniał z Panią Smutek takie czy inne działania? Na jakiej podstawie ja, czy, a nie wyobrażam sobie, że zlecę czy poproszę Państwa, żeby puścić, dać adresy i powiedzieć, że przyjdzie trzy osoby 20. Nie wiem jakiej osoby, nie wiem o której godzinie, nie wiem, nie mam ani legitymacji, ani nazwiska, kto to będzie. A jaką mam pewność, że w tym czasie nie przyjdzie trzech zupełnie jakichś obcych osób, proszę Państwa. I podjęłam odpowiednie działania, łącznie z telefonem do ministerstwa i do Wydziału Ochrony Środowiska, bo to jest od pana dyrektora Piątkowskiego. I pytam, panie dyrektorze, co to ma oznaczać? Czy pan sobie wyobraża, że ja zlecę, żeby rada wykonywała takie zadania, żeby poszła? Mówię, proszę pana, ja nie jestem osobą, która ma uprawnienia do tego typu badań. Zadzwoniłam do tego Instytutu Łączności, więc oni powiedzieli, że na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, Administracji i Cyfryzacji, oni wykonują jako instytut badawczy takie pomiary. Bo dotarło do ministerstwa drogą, nie wiem jaką, ale dobrze i dobrze, że będą, że istnieje problem tych anten. Ale ta pani powiedziała, ja mówię, proszę pani, to państwo jako fachowcy, jako instytut, który przeprowadza badania, musicie mieć procedurę w jakiś sposób. Jeżeli planujecie w 30 punktach, mówię, jak pani mnie zabezpieczy przed tym, jeśli ja na przykład, jakim prawem zapukam i pójdę do domu i ktoś powie, a na jakiej podstawie? Czego pani oczekuje? Jakim prawem? Mówię, państwo, możecie wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska, wiecie, jakie to są urządzenia, mniej więcej zasięg oddziaływania, wysłać do ludzi, do tych 30 czy 50 pismo, że w tym i w tym dniu będą, każdy, kto adresowany, a nie my, mówię, proszę państwa, nawet to szybko już decyzję chciał podjąć, że to ja mówię, absolutnie, nie ma takiej możliwości. Ja mówię, jedynie my możemy pomóc w jakimś ogłoszeniu, wsparciu i z dyrektorem Piątkowskim rozmawiałam. Ja mówię, panie dyrektorze, rada może jedynie pomóc z możliwością, no nie mogę jeszcze rozmawiać. Halo? Co jest? Możemy tylko co najwyżej, jeżeli będzie przygotowane dobrze, przez dobrze, to ja się środowisko pomocy ewentualnie. No. I proszę państwa, dyrektor Piątkowski... Informacja też powoduje to, że jeżeli te badania mają być wiarygodne, to one muszą być przez zaskoczenie. Rozmawiałam z dyrektorem Piątkowskim, jedynie może dyrektor Piątkowski mówi, ale pan oficjalnie musi wystąpić do rady, podpisać się, że pan prosi. My możemy zwrócić się jako rada, możemy pomóc wrzucić kartkę, ale to pan się pod tym musi podpisać, że takie badanie będzie. Kto, prawda? A nie my. W jakimś tam ograniczonym promieniu. No, ja mówię, mało tego, ludzie pracują w tym czasie i on mówił, ci z tego instytutu, że te badania mogą być prowadzone i większość by tak chciała na pewno, na balkonach. Ja tam trzem, czterem, kilku sąsiadom powiedziałam, że taka możliwość będzie, ale nie wiem, ani godziny, ani dnia, ani kto. I dyrektor Piątkowski chyba w tym wszystkim, bo ja mówię, skoro pan Tomasz, to oni mu wysłali. Nie? I on na razie, ja powiedziałam, że jest dzisiaj rada, że na radę chcę tą informację mieć, na razie jej nie ma. Oczywiście Państwo, bo to są też pewne sprawy delikatne, na przykład pewne też dane osobowe. Pewne dostępy, tak jak tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, my nie wiemy kto. Wejdą jakieś osoby, dojdzie na przykład do kradzieży, bo wykorzystają tą informację. Ale to nie ma co uzasadniać. Oczywiste, że my nie mamy takich uprawnień, nie? I koniec, ze względu na bezpieczeństwo nawet nasze i osób wprowadzać informacje, oni wiedzą, oni za to biorą pieniądze i muszą wiedzieć. To jest prawo, że prawa w jakiś sposób powinien w większym zakresie uczestniczyć w urzędzie. No.
przyszła z datą, zaraz Państwu powiem, kiedy to było wysłane. To pod koniec sierpnia, albo już wrzesień. 9.17 i to było w tamtym tygodniu. Albo poniedziałek, albo wtorek. W każdym razie to jest ostatnia. Więc jeśli Państwo zetkną się z pytaniem, czy ktoś, bo to echo może nieść, proszę Państwa, to te badania są tutaj planowane 20 września. Ja pytałam tą panią kierowcę z Warszawy. To ona mi mówiła, że... Anter. Ale to dotyczy regionu... Sławinkowskiej i tej hotelu. I tych anter na hotelu. Proszę Państwa, i przechodzimy do realizacji punktu następnego. To jest punkt... proszę Państwa, rezerwa celowa, no to już informacja, dwa zdania, trzy. Całość rezerwy 120 tysięcy, główne zadanie, realizacja ciągu pierwszego Altanowa relaksowa przez Doliną Łukłońska, wartość robót budowlanych wstępnie 120 tysięcy, ustalona po przetargu w miesiącu lipcu ponad 102 tysiące, zadanie w realizacji z przewidywanym zakończeniem bieżącym miesiącu. Praktycznie rzecz biorąc są zrobione, zostały jeszcze barierki, jakieś prace porządkowe. Nie było niestety. Wcześniej na dofinansowanie wycieczki klubu seniorów Sławii przeznaczono 2000 zł. 24.08 odbyło się spotkanie, które zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Dzielnicy Sławii w sprawie podziału pozostałych środków rezerwy celowej. Ja bym tylko tyle dodał, że to przyspieszenie, też nie będę już omawiał, dlaczego to trzeba było zrobić, ale jeżeli ktoś chce, to jest bardzo konkretne uzasadnienie, żeby to jednak wyszło w tym roku, trzeba było to zrobić. I po dyskusji ustalono, że środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na dofinansowanie istniejących placów załóg, następnie na zadanie wcześniej umówione na posiedzeniach rady. Zostanie też przeprowadzona wizja lokalna na ulicy Poligonowej. Czy tam nie wykorzystać części środków? Została przeprowadzona wizja lokalna członków rady na ulicy Poligonowej, które nie wykazały konieczności wykorzystania środków z rezerwy, bo są stwierdzone tam uszkodzenia drogi. No to jedną z innych środków. Po uzgodnieniu przewodniczącej Rady Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin przekazano wniosek na poszerzenie placu zabaw przy ulicy Jana Lisa, Piaskownica Konik Bujany na kwotę 3,5 tysiąca złotych. Po uzgodnieniu zarządzie drugi mostu przekazano wniosek na uzupełnienie odcinka chodnika przy ulicy Stępołowskiej w pasie ulicy Sławinkowskiej 3 tysiące złotych. To realizacja złożonego wniosku z 2016 roku. Więc wniosku na ulicę Sępołowską i Miodłową, pas ulicy Sławinkowskiej, udało się zrealizować tylko tą drugą ulicę. Analizując przeznaczenie środków pozostałych w ZDIN, blisko 18 tysięcy złotych, te, które zostały z tego przejścia, miał to pozarzenie placów zabaw, stwierdzono, że wykorzystanie w innym wydziale Urzędu Miasta spowoduje konieczność przeprowadzenia procedury alokacji środków, która trwa około 2 miesięcy. Między innymi przez budżet trzeba to przeprowadzić miasto. ZDM uzgodnili możliwość realizacji brakującego odcinka chodnika przy ulicy Kwiatów Polnych, który tu między innymi zgłaszał też Straży Miejskiej. Myśleliśmy, że to będzie kilkanaście tysięcy kosztować, niestety okazało się, że trzeba tam uwzględnić odwodnienie 38 tysięcy. Mamy tą wycenę, natomiast nie można było za to rozpocząć tego dzieła. Ze względu na konieczne wykonanie niezbędnego odwodnienia. Odstąpiono. Następnie ZDM uzgodniono możliwość remontu odcinka chodnika przy ulicy Tympanowej, istotnie ciąg pieszy do osiedlu Sławii i złożono stosowny wniosek. To był ostatni rzut na taśmę. Panowie nam powiedzieli, że po prostu we wrześniu to nie by żadnego wniosku praktycznie nie przyjęli, bo by nie mieli czasu przeprowadzenia przetargu i zrobienia wszystkich prób. Tylko remonty drobne jakieś. I tylko na remonty można. No dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Później, w przyszłym tygodniu coś takiego. Miasto przyjęło kaskadową i my tam mamy ogrodzenie, prawda? Takie no. Dziewiątki. Chodnik był budowany przez dewelopera, w tym momencie jest własnością miasta. Od strony tego ogrodzenia, czyli po stronie mojego bloku. I tak, jak się wychodzi z bramki, chodnik ma bardzo wysokie, tutaj przy zakręcie, przy wjeździe do parkingu, bardzo wysoki krawężnik. Mieszka tam jedna osoba na wózku, gdzie też, w tam w drugiej klatce, czy nawet wyjechany przy wjeździe rowerem, mierzy się, czy wjechanie na krawężnik, jest praktycznie taki. I kwestia obniżenia tego krawężnika przy wjeździe z furtki, bo trzeba jednak przez cały kołownik, żeby ewentualnie z niego zjechać. Ale ten krawężnik jest krawężnikiem jezdni? No tak, on jest graniczy, to jest granica tego. To jest krawężnik od chodnika, między chodnikiem a jezdnią. Panie Małgosiu, no. Ja mam taką propozycję, jest... niech pani zrobi zdjęcie tego i krótko napisze, prawda, żebyśmy wiedzieli i my wystąpimy, nie? Ale ja planuję zaprosić.
tak jak było na wiosnę dyrektora Wydrycha i takie drobne sprawy, nie, choć teraz już zbliża się jesień, ale żeby miał na uwadze i napiszemy i poprosimy, a pani również niech próbuje porozmawiać, nie, ewentualnie zadzwonić, ale napiszemy, tylko musi pani nam określić, taką ala mapeczkę zrobić i zdjęcie, żeby wiadomo było, w której części. Myślę, że to jest na tyle drobna sprawa. Bo to jest na pewno krawężnik, to jest na pewno krawężnik jezdni, tak? Tak? Bo być może nam by się udało nawet i w tym gdzieś tak, jakoś, tak. Nie? Ja tylko musimy wiedzieć. Bo mamy tak, może z tej, tam coś zostanie z tych pieniędzy jeszcze jakieś tam kilkaset złotych, to może akurat... Nawet w stronie, jak jest blok DTPS-u, prawda? Muszę się po mojego. Tam też jest wyjście z klatki i się wychodzi na wysoki krawężnik. Dobrze, proszę, do czego, bo zobaczymy, tylko to musi być teren miasta. Teren to jest miasto, to jest zawsze jedno jest Kaskadowa. Może nam się ten najważniejszy pierwszy jest, zobaczymy. Zobaczymy, ale może żeby, się to uda, bo naprawdę tam jakiś, no. Jakiś sposób, czy z tych funduszy, czy z jakichś innych spróbujemy to tą sprawę załatwić. Bo widać, że to nie jest jakaś taka sprawa skomplikowana. A że państwa, bo pojawił się nowy szlaban na osiedlu, czy jak się w Tarasową, do Stokrotki, to się jedzie prosto. I druga w lewo to jest bodajże, tak? To jak się podgrupuje. Dwa są też szlabany, jeden jest na Tarasowej. Proszę Państwa, na pewno nikt na terenie nie swoim szlabanu nie usytuował. Ja natomiast, to co zawsze powtarzam, ja jako człowiek, który chce, żeby żyć we wspólnocie, w zgodzie, rozmawiać z ludźmi, bo nikt sam nie czuje się dobrze, nie wyobrażam sobie nawet i wspólnoty, żeby się odradzały. Na ten temat już w Polsce i w Lublinie przeprowadzono wiele dyskusji i niestety miasto nie może powiedzieć właścicielowi, wspólnocie, że proszę rozebrać to, prawda? Więc na pewno nie wybudowano to na terenie miasta. Ja przynajmniej nie. Sprawdzić można, bo wystarczy, że pani zadzwoni czy zapyta, ale my nie mamy żadnego uprawnienia, żeby powiedzieć, że proszę nie budować. Ale to jest przykre, że ludzie się zamykają i izolują. Dlatego dodatkowy to jest argument, bo połączenie Tarasowej z Ewaksą właśnie od tamtej strony. No to piszemy później, to te wszystkie. To jest to też propozycja do dużego, żeśmy przedstawili. To jest chyba jedno z takich ważniejszych rzeczy, a jednocześnie mało kosztownych dla miasta, żeby... No nie wiem, bo tam jest później... Tym bardziej, że teraz na ostatnim posiedzeniu Rady, nie był na całe posiedzenie, ale miała być przyjęta uchwała o jako droga gminna przy kwalifikowaniu tej drogi. Czy ona na pewno jest drogą miejską, tym bardziej będzie... Bo wtedy droga gminna ma inny status i łatwiej jest finansować jak drogi wewnętrzne. Bo wtedy... A co z naszymi drogami wewnętrznymi? Na całym Sławinku Starym. No, one nie wiem, czy... Zapraszam Państwa teraz, żebyście ze mną pojechali do domu. Ale, proszę, no, ja wiem. Ja idę. Będziecie się wołać. No. Jest. Po prostu jest strasznie. Jest strasznie, bo ona będzie w tym momencie wołała. Dobrze, Pani Genu, ja mam prośbę, żeby Pani jednak nie odchodziła. Dlaczego? Bo nie mamy... Mam. To może nie jakieś krótka... Ale może powiedzieć, że do 9 po mnie wyjdzie, a później już nie będę miała z tym. To przewidziemy Pani. Pani się nie przyjmuje. Ale proszę Państwa, to możemy... Chyba, że proszę Państwa, ja proponuję, proszę Państwa, ja składam w tym momencie wniosek o realizację. Już jesteśmy budżet obywatelski na terenie dzielnicy Sławin. I proszę Państwa, zaopiniowanie, proszę chwilę jeszcze poczekać, zgłoszonych projektów z terenu dzielnicy. Ponieważ na terenie dzielnicy zostały zgłoszone projekty następujące. Duży D15 przebudowa ulicy Sławinkowskiej, bo taki projekt nawet ja składałam i pan po kontroli on został nieuznany, ponieważ cykl realizacji tego jest długi i po rozmowie z prezydentem, prezydent powiedział, że trzeba inną drogą przystąpić do projektowania, bo tu musi być odwodnienie tego drugiego odcinka, żeby skończyć tą ulicę Sławinkowską. Więc ten projekt jest nieaktualny. Północna Dolina jest aktualny, to jest jeden.
I proszę Państwa, wszyscy wiemy, Północna Dolina złożony przez naszą koleżankę Dorotę Wójcik, ba, to jest duży projekt, D24. Kolejno przystępujemy do opiniowania tych projektów, ponieważ one były przez nas omawiane, znamy. Proponuję, żebyśmy zaopiniowali. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią projektu Północna Dolina Czechówki? Czyli to jest obok Pań tam przy Czechówce. To tak naprawdę był pomysł, złożyła Pani Dorota, ale to był pomysł świętej pamięci Pani Bożeny. To ona tak bardzo prosiła, Pani Dorota złożyła. Może się ziści, daj Bóg. Nie, proszę Państwa, no każdy ma na stronie, bo będziemy siedzieć do północy. Projekt jest zagospodarowanie Doliny Czechówki. Bo one są na stronie, każdy może wejść. D15. My będziemy krótko później omawiać. D24, 15 został nieuznany. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Jednogłośnie. Proszę Państwa, następny powietrze w Lublinie. Ten projekt również dotyczy i jest wycofany, to jest badanie prędkości. Drugi etap budowy boisk na terenie dzielnicy, czyli ta część budowy boisk przy szkole. Później wrócimy do tych, co jest teraz. Również proponuję o pozytywną opinię, kto z Państwa jest za. Czy pan ma zabrać głos? W tym momencie nie jeszcze. Proszę Państwa, głosujemy w czasie głosowań. Ale dlaczego nie przegłosujemy, dlatego że jesteśmy w trakcie głosowania. Proszę Państwa, kto jest za pozytywną opinią drugi etap budowy boisk? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Projekt jest bezzasadny, ponieważ zostało to już przegłosowane w budżecie obywatelskim 2017. Ale nie całość, nie tyle. No. Proszę Państwa, M29 to jest oświetlenie ciągu pieszego. To jest ten ciąg, który mamy projektowanie tu za kościołem, ścieżka ciemna, oświetlenie. To jest mamy projekt, złożył go Radek. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Proszę podnieść rękę. Słucham? Nie. Wycofany jest projekt dotyczący Słowikowskiej. Jednogłośnie, dziękuję. Bezpieczny chodnik jest wycofany, Radek wycofał, ale dlatego, żeby nie dzielić głosów. Ja wycofałem ze względu na to, żeby nie dzielić głosów i poza tym drugi argument jest, bo to jest oficjalne wycofanie, że projekt dotyczący tego oświetlenia ścieżki załatwia nam trzy rzeczy. Znaczy załatwia nam przynajmniej dwie rzeczy. Pierwsze, że uzupełnia inwestycję, która była w zeszłym roku, która w tej chwili jest w trakcie realizacji. Druga rzecz, w ramach podżegowego budżetu jest remont przy parku odbiony i tam doświetlenie dodatkowe się też przyda, podłączenie, czyli załatwiamy, tak jakby powiem, więcej rzeczy. Bo część w ramach projektu małego obywatelskiego jest realizowana ścieżka, ale nie było oświetlenia. I teraz myśmy to, bo nawet namawiałam, żeby tak zrobić, jeśli nawet będzie mniej głosów, żaden nie wejdzie, to on wejdzie jako ten dzielnicowy do 150 tysięcy. I będzie kawałek tu koło kościoła, ten gaj oświetlony, a na drugi rok będzie w ramach zielonego budżetu urządzany ten park i będzie już światło, bo w tej chwili nikt nie przeprowadzi, ani dziecko nie przejdzie poza tym ogrodzeniem, jak jest ciemno, nie ma światła. A u nas na całej dzielnicy tak jest. Właśnie. Ale w dokumentacji projektowej mam z oświetleniem i z odwodnieniem. No właśnie powiedzieli, że nie, bo ja byłam. To nie kłopot, nie gadają, Pani zaraz znajdzie. Proszę Państwa, aktywne lato na Sławinie, bezpieczny chodnik wycofany, jeszcze dwa tylko. Aktywne lato na Sławinie, Pani Basia tu się bardzo napracowała, to są wakacje dla dzieci, dla sześciu grup, Pani Basiu, prawda? Dla sześciu grup. Proszę Ci. No z naszej dzielnicy. Z naszej dzielnicy, w ogóle dzieci w dzielnicy. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią? Dziękuję bardzo jednogłośnie. I ostatnie. M4, ale my później tu ulotkę, tak jak podobnie, to tu omówimy jeszcze. I następny projekt M64, którego autorem jest Pani Małgosia, która też walczyła o to. Problemy z nim trochę były, bo był, proszę Państwa, tak jak nieraz już mówiłam, mieszkańcy szczególnie z jednego bloku
wnosili protesty, chodzili na spotkanie do pana prezydenta, do zarządu dróg i był już etap wycofania tego projektu. Podjęliśmy ostrą walkę. Pani Małgosia, ja, Radek, osobiście z dyrektorem rozmawiałam, z wiceprezydentem i wrócił ten projekt, jeśli chodzi o ten park linowy. Proszę Państwa, no tak to jest. Pani, która mieszka, czy Państwo, czy ktoś w bloku, uważali, że im dzieci będą przeszkadzać, jak będzie park. No to też jest dziwne, ale takie fakty mają miejsce. Jednak nasza walka i upór, że na to zgody nie ma, tu szczególnie podziękowanie pani Małgosi, projekt ten został utrzymany, czyli będzie poddawany pod głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią, projekt M64, linowy mini park. Proszę o podniesienie ręki. Radek, głosujesz? Tak, tak. Dziękuję. Jednogłośnie. Proszę Państwa, przystąpiliśmy. Dziękuję bardzo za zaopiniowanie. To są projekty, które dotyczą naszej dzielnicy. I tak naprawdę z wyjątkiem jednego, który nie przeszedł. I teraz chcę powiedzieć, mieszkańcy są świadkami, że nie ma ze strony mieszkańców aktywności żadnej, ani młodzieży, ani pomysłów, ani składania wniosków. Tylko my, członkowie Rady, już po raz trzeci w imieniu mieszkańców, bo słuchamy ich, składamy takie wnioski. Natomiast jestem trochę zdziwiona, tyle jest młodzieży, że nie mają żadnego pomysłu, że nie ma żadnej aktywności, by jakiś ciekawy projekt, pomysł złożyć. Czy pan prosił o udzielenie głosu w tej sprawie? Proszę bardzo. To tak, no bo chciałbym zwrócić się z zapytaniem dotyczącym właśnie budżetu obywatelskiego w 2017 roku. Jak wygląda stan realizacji przegłosowanych przez projektów zgłoszonych przez Radę Dzielnicy przy współudziale... Rada Dzielnicy nie zgłasza projektu żadnego. Znaczy, osoby będące w Radzie Dzielnicy. Przy współudziale bardzo wielu osób, które się w to włączyły, między innymi młodzieży, która pomagała w tej sprawie, ponieważ każdy wie, jak to wyglądało. Co mogli... W drugim roku, w pierwszym młodzieży absolutnie nie było żadnych działań. W tym roku... Dwa lata składaliśmy się kolejne. W tym roku, w którym wygraliśmy, mówię, w tym roku. Bardzo młodzież się w to zaangażowała. No, każdy wie, jak to wyglądało. Dużo młodzieży brało udział, każdy swoją tam działkę w tej mestii. Dzięki takiemu zaangażowaniu wspólnemu udało się to, co się udało, ten projekt udało nam się zrealizować. Więc zarzucanie w jakiś sposób tutaj młodzieży, że młodzież się nie angażuje, jest mi się wydaje, no razy trochę niestosowne. Tym bardziej, że bardzo duża część młodzieży cały czas źle zapyta i cały czas się pyta, kiedy te boiska zostaną wybudowane, jak ta sprawa się ma. I teraz jeszcze zarzucanie osobom młodym, że one nie działają, jak nie widzą żadnych efektów tego działania do tej pory. Bo mówię, ja z osobami młodymi mam styczność i tak wygląda ta sprawa. No chcę panu powiedzieć, z wielką przykrością oświadczam Radzie, że pan wszędzie chodzi, pyta, tak, łącznie z osobami, które absolutnie nie brają udziału ani w głosowaniu, ani pracować nad ulotkami, ani nad dystrybucją, nic. My cały pierwszy rok poświęciliśmy ogromny czas, wysiłek, pracę, bez młodzieży i było, proszę pana, 200 głosów brakowało i projekt byłby wygrany. Dopiero w drugim roku, w końcówce, zwróciliśmy się, i to na moją podpowiedź, żeby do młodzieży zwrócić się, dołączyliście i bardzo nam przykro, że poza Radą chodzicie pytać, a nie do autorów. I pan chodzi wszędzie. I do radia, i do telewizji, filmiki pan jakieś tworzy. Oczywiście nie jest pan anonimowy, wszyscy wiedzą. I byłoby dobrze, żeby uszanować całą Radę i przyjść zapytać. Jest taka procedura. Na końcu pan jeszcze pisze, spotyka się pan z kimś, kto w ogóle jakby nawet nic nie wie, nie wiedział o tym projekcie, pisze zapytania, które są nieprawdziwe, to troszeczkę nie jest w porządku. Natomiast... Ja się przerwę, bo ja wychodzę. Do tego pana nawiązując, mój Łukasz, mój syn, gra tutaj ze wszystkimi chłopakami, spotykają się, bardzo się skarżą właśnie. Co ta twoja mama nas tutaj namawiała, jak nie ma wojsk? Łukasz Wiązek, tak? Tak, kolega mój bardzo dobry, wczoraj w piłkę graliśmy. Proszę Państwa, proszę Państwa, my jako Rada, ja znam się w pani Basia jest także tą osobą, pani
pani Monika, pani Zosia, wszyscy wiedzą, że tych starań, tych telefonów, tych spotkań wykonujemy setki. I proszę Państwa, jeżeli ktoś poza nami, poza Radą chodzi, pisze jakieś filmiki, jakieś proszę Pana YouTube'y, w ogóle jakieś artykuły, ja mogę Panu przynieść te wszystkie materiały, nas pomijając, to nie jest w porządku. Ja tylko mówię, ale nie my, gdyby to od nas zależało, byłoby to już dawno zrealizowane. I proszę Państwa, i Radek w czwartek na sesji. Efekt jest taki, tylko odpowiedź tak, że na ten moment przetarg nie został rozstrzygnięty. Nie dotyczy to tylko naszej inwestycji, dotyczy to kilku w Lublinie. I dlatego w ogóle budżet obywatelski musi być przeorganizowany. Bo ktoś sobie wymyśli, w jego ocenie zrobić to, 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 okazuje się, że nasz przetarg na to boisko tylko i bieżny z tym małym miał trzy oferty. Te trzy oferty miały różne ceny i doszło do tego, że ostatni wykonawca, który za 1 500 000, a proszę Państwa, budżet obywatelski to 1 200 000, więc miasto i tak się zgodziło po ogromnych negocjacjach, prośbach, żeby dołożyć. I proszę Państwa, i tak wykonawca nie zrealizował. To samo jest sygnałem, już drugi rok i nie ma realizacji, nie wiadomo, czy będzie na trzeci. Dzisiaj jest taka sytuacja, Radek również wie po swojej firmie, że wszystkie firmy, które startują w przetargach, ceny mają dwukrotnie prawie wyższe. I to, co było przyjęte w inwestycyjnych budżetach obywatelskich, jest w tej chwili bardzo wysoko wycenione. I nie ma puli pieniędzy, co nie oznacza, że nasze boiska były niemożliwe do zrealizowania, mimo że cena wyższa. Tylko procedura przetargu. Procedura przetargu. No dyrektor Dziuba ma w tym tygodniu rozmowę przeprowadzić z panią skarbnik, z prezydentem, co dalej. Być może będzie nowy przetarg. Trzeci wykonawca wycofał się, tak? Nie spełnił warunków. Oni czyli muszą... wszyscy trzej nie spełnili tak. Warunków formalnych. No tak, bo chciałam też udzielić jeszcze informacji. Właściwie... dołożycie wszyscy wszelkie starań, przez internet wydaliście tak samo jak ja. Też sam 100% przeprowadziłam do drugą rzędu choroby. A pana nie było, bo pan był w Krakowie, pojechał pan do Krakowa. Ja chciałabym kończyć. Każdy się na swój sposób angażował. To nie chodzi o to, że ktoś czegoś nie chce. Tu chodzi o pewien mur, który na innym etapie powstał. Ale ja chcę dokończyć, dobra? Dzięki. I teraz tak, nie ma co ty się burzyć, obrażać, biegać, czy tam gdzieś tam za plecami coś kogoś pytać. To po prostu wszyscy wiedzą. Urzędnicy w mieście wiedzą, że jest taka potrzeba i to będzie prędzej czy później zrobione. Ja też bym chciała, żeby to było już, bo też chciałabym pograć w siatkę normalnie, tak? Nie płacąc za salę w szkole. I nie ma co tutaj focha strzelać za przeproszeniem, tylko trzeba wziąć za tę rękawy do roboty i głosować, rozpropagować to, co teraz znowu mamy w kolejnej edycji. Nie chodzi o to, że tamto nie zostało zrobione, bo teraz tak, apetyty nasze urosły, bo najpierw było tak, że mają być zrobione większe i mniejsze boisko. Później przyszli tutaj panie od planowania przyszły, pokazały nam piękne trzy boiska, co tu w dobrej wierze i woli. I apetyty urosły moje również. Później się okazało, że sorry, ale na to kasy nie będzie. Że jeżeli z ministerstwa dostaniemy dodatkowe pieniądze, to my to zrobimy, czy to miasto zrobi. A póki co, no to wszystko jest na etapie decyzyjności. Dlatego mówię, naprawdę nie bójmy się, nie strzelajmy focha, że wyście nie dopilnowali i wyście tego nie zrobili. Są kolejne projekty, kolejne edycje, tam to nie przepadło. I wydaje mi się, i nie że nie przepadło, że będzie zrobione. Ja jeszcze będę tak, to są procedury przetargowe, pieniądze, które nie są już od nas zależne. Jeżeli będzie można dodać, niedługo będzie uruchomiona strona Rady Dzielnicy, gdzie jest po kolei pokazane historia budżetu. Ja tworzyłem tą stronę w tej chwili, jestem zbudowany. Ponieważ nawet z tych poprzednich edycji udawało się te rzeczy realizować z pośliczkiem, ale udawało się realizować. I realizujemy ścieżkę zbudowaną. I teraz tak, jeżeli jeszcze bierzemy tutaj, bo tutaj jest bardzo ważna kwestia, którą trzeba od siebie powiedzieć. Jest pewne założenie budżetu obywatelskiego, ale w regulaminie pisze, że może być nastąpić zmiana. Ta zmiana wynikać może z bardzo zasadnych przyczyn. Jeżeli chcemy wsadzić boisko, te wielofunkcyjne. Musimy przesunąć duże boisko. Druga sprawa. Nie możemy rozgrzewać całego terenu szkoły, realizując sami. Bo tu jest 1 500 dzieci. Proszę Państwa. Jest, powiedzmy,
powiedziane, że to będzie realizowane dla Pani. Myślę, wydaje, że to bardzo ważna deklaracja władz miasta. I teraz kwestia jest tego typu. Jeżeli ten przetarg nie wyjdzie, bo różne są przyczyny, to nie jest prosta sprawa, procedura przetargowa, to myślę, że Rada na pewno zajmie w tym kierunku stanowisko czy jakiś apel, żeby ten przetarg nawet próbować przeprowadzić w tym roku, żeby realizacja w pierwszej połowie przyszłego roku była zrealizowana. Teraz tak, co mamy powiedzieć? To jeżeli chodzi o te pieniądze, duże boisko. Mnie się wydaje, jeżeli powtórzenie tego na drugi etap, bo zabraknie nam ta część tych boisk, powtórzenie jednak głosowanie z ciężkim sercem. Ja tak samo ciężko mam obawy, bo jednak jeszcze raz głosował, że trzeba drugi raz. Ale z drugiej strony, jeżeli sporo osób znów zagłosuje, to będzie sygnał, że tę inwestycję trzeba kontynuować. Nie będę się dla nich zabijał. Szanse, uczciwie trzeba powiedzieć, przejścia do inwestycji są mniejsze, bo regulamin jest mniej korzystny dla dużych projektów. Wtedy było 7 milionów, teraz chyba było 5 milionów, jest przeznaczone 3-6 milionów. To jest wbrew pozorom jeden duży projekt mniej. Nie uda się nam zmobilizować tak mieszkańców, ale niemniej, jeżeli będzie sporo tych głosów, to będzie świadczyło dalej, że trzeba to kontynuować. W tej chwili ta sprawa została na tyle nagłośniona, że nikt nie odpuści. My jako Rada Dzielnicy, bez względu na sytuację, tak samo będziemy działać, żeby to jak najszybciej wyszło. Proszę i co wyjdzie pół roku wcześniej, czy rok później, ale wyjdzie. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie, że prezydent, władze miasta powiedzą i nie mówią, że nie będzie zrealizowany, bo nie wyszedł przetarg. Jeżeli nie w tym roku, to te pieniądze idą na inną realizację, on będzie z opóźnieniem. Stawiał sygnał trzeci rok i mówił dyrektor Dziuba tak samo. Trzecie podejście, wykonawcy składają oferty, nie składają pełnych dokumentów i później nie uzupełniają. I u nas tak było. Od pierwszego, pierwszy nie, ten najtańszy nie uzupełnił, nie takie dokumenty. A proszę Państwa, kto weźmie odpowiedzialność? Każdy, kto pracuje, to wie, że każda złotówka z budżetu to są pieniądze podatników. Nie prywatne z kieszeni, musi wydać zgodnie z literą prawa. I każdy przetarg musi być zakończony według procedury i litery prawa, bo za to jest ogromna odpowiedzialność. Tak samo zobaczcie o koszty państwa. Tak. My też nie wiedzieliśmy, że działka miejska, działka miejska. Przetarg, nasz projekt wygrał, idzie do realizacji, się okazuje, że co? Zgłosił się właściciel, oddajcie mu działkę. No i co? No. I nic. Na razie mamy sprawę zablokowaną. I 2 miliona kosztowały, ileś tam kosztował projekt, prawda, wykonany. No kosztował, no. I dalej dalsze dopiero. Więc mamy sytuację taką, że w przypadku kasztelańskiej boiska jako takie czekamy, miasto jest obowiązane o gospodarność, nie może inwestować w niepewnej sytuacji. I teraz jest sytuacja taka, z chwilą gdy się okaże, że jednak roszczenia dawnych spadkobierców właścicieli zostaną oddalone, wówczas przystępujemy do dwóch rzeczy, które są w planie. Dojście do siłowni na Kasztelańskiej, które były zaznaczone pieniądze i do realizacji tego małego boiska do koszykówki i siatkówki. Proszę Państwa, Szczecinka też była wygrana w pierwszym roku, a realizacja dopiero w zeszłym. Trochę cierpliwości, proszę Państwa, nie do sprawy. Ja pragnę Pani Małgosi bardzo podziękować za bardzo taki mocny, zrozumiały i taki bardzo odpowiedzialny głos. Nikt z rady, czy Pan sobie wyobraża, że my mający siwe głowy siedzimy tu po to, żeby akurat prawda, coś wymyślać, iść pracować, siedzieć tu godzinami, to myśmy te ulotki opracowywali, rozliczali i żeby później, że my nie chcemy czegoś, tak nie jest. To jest budżet właśnie obywatelski, a gdyby nie Rada Dzielnicy, to by nie było nic. Do nas pretensji, że nie z naszej winy nie przeszedł przetarg. Nie zobaczcie, ja w jakikolwiek sposób zarzucam, gdy z Państwa winy, ja to zarzucam tylko i wyłącznie urzędnikom. Ale to nie my, ale to brzmiało tak, jakby ale to pan pisze, że nie zarzucam. Ileczka, ale wszystkim nam chodzi o to samo. W ogóle Rady Dzielnicy nie zarzucam, bo wszyscy się starali w jakiś żaden sposób. Ale ja proszę Państwa, teraz chwilę, ale tym kolegom musi Pan teraz wytłumaczyć. To wytłumaczyć, że trochę się młodym ludziom się wydaje, że to tak, dobrze, tu pieniądze i teraz oczywiście, że winą to
to jest obarczone starsze pokolenie, to, że nie przygotowali dokumentacji dobrze. No bo to przecież się nóż w kieszeni otwiera, że ale to dokumentacje, no, nie, to jest oferty firmy, które złożyły oferty. Na przykład mają referencje, które nie są zgodne z zadaniem. Jeżeli by to jasno wygłosiło, mogliby za przeproszeniem odpowiedzieć o sobie. Ale wystarczy, że druga firma, która została odrzucona, wniesie skargę i później ktoś odpowiada za to. Proszę Państwa, dzisiaj kontrole są na każdym etapie. NIK i inny urzędnik w interesie, prawda, zarówno swoim i urzędu, on musi działać zgodnie z prawem. Jeżeli firmy, a coraz to więcej dzisiaj jest firm, które, bo teraz i bardzo dobrze, bo ja osobiście mam doświadczenia z pracy społecznej, ile razy było tak, nawet proszę Państwa, tu realizacje realizowane na terenie dzielnicy, chodnik przy Sławienkowskim, firma taka, która prawie steczko, pan spod Niedźwicy nie dawał sobie rady, bo nie było obowiązku rekomendacji sprawdzonych. A teraz ustawa została poprawiona o zamówieniach publicznych, że muszą być rekomendacje, to sprawdzone potwierdzenie, że ten ktoś już wykonywał taką inwestycję, że on realizował. I w tym momencie my nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, każdy mieszkaniec może pójść zapytać konkretnie, jaki jest u źródła, a nie na zasadzie pisania YouTube i pokazanie szkody w takim świetnym placu. To także jest jakby nas również. Ja studiuję. No właśnie, bo to jest tak, że mi też kiedyś się wydawało na studiach, jeszcze nie pracowałam, że bach, tu idę, tam zrobione, tu idę, tam zrobione i ma być zrobione. Jak się zaczyna praca, szczególnie w korporacji, to życie zaczyna wyglądać trochę inaczej, że wiele decyzji nie zależy ode mnie, od tego, tylko to są etapy decyzyjności. Tak samo Jacek mówi, niech ktoś nawali, typu wykonawca, nie uzupełni dokumentacji. Leżymy, czekamy na kolejne decyzje. Ja jeszcze Państwu dodam... Trzeba przypominać i trzeba rzeczywiście chodzić z nami, ale to rozumiem. Jako ciekawostkę podam, że na przykład dzisiaj taką rekomendację dostarczałem do projektanta, który u nas w firmie robił. Mało powiedziane, nie mógł to nawet dyrektor podpisać, bo musiałaby osoba z reprezentacji, czyli prezes i wiceprezes, musiał tę dokumentację podpisać. Takie są niektóre zasady. A powiem jeszcze, ja dzisiaj byłem na spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku. Problemy teraz, które my mamy, wcale nie są problemami tej epoki, ponieważ w latach 20. takie same problemy były z firmą Ulen, która robiła roboty komunalne w mieście Lublinie. Mało powiedziane, powiem, są takie ciekawe rzeczy z tego tytułu i takie sprawy, jakie miasto musiało pokonać. Dokumentacje były zrobione niechlujnie i bardzo dosłownie tylko pojedyncze rysunki. Natomiast całe dokumentacje były robione przez tutaj na miejscu i w czasie wykonawstwa. Także to powiem tak, były katastrofy budowlane na tych robotach, naprawdę. To jest ciekawa lektura, bo jak ja to przejrzałem, to powiedziałem, że to, co jest teraz, to jest nic. Ale jakbyś wyjaśniła ten następny przetarg, to co tam? Znaczy pan dyrektor Dziuba, bo on jest dyrektorem Wydziału Inwestycji, powiedział, że taka jest unieważniony. I co będzie dalej? Czy w tym roku, co będzie dalej? Czy będą ogłaszać przetarg następny, czy środki przeniosą, ale chwilę. Odpowie po spotkaniu z prezydentem i z panią skarbnik, bo mówi, że w ogóle ma problem z realizacją budżetu obywatelskiego, bo głównie te inwestycyjne, bo te mniej kreatywne, student rzucie inne, to najwyżej mniej. No, tylko te. Bo wszystkie wyniki, to samo było unieważnili, bo na przykład mówi, mam w budżecie 1 200 000, a przetarg na sygnał wyszedł też daleko, dużo wyżej. I on mówi, on nie wie, co teraz robić. I też jest unieważniony, bo nie może się zgodzić na taką cenę. U nas nie cena była, bo tyle rozmów było, ta cena miasto dołożyło. Już nawet do tego 1 500 000. Tylko, że nie wyłoniono wykonawcy. Ta odpowiedź będzie za tydzień, powinna być. Natomiast proszę Państwa, jak wiecie i cała Rada,
a ja szczególnie, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent powiedział Radzie, nam, mieszkańcom, że w ogóle nie będzie, bo dlatego, że nie wyłoniono, proszę Państwa, wykonawcy. Czyli te pieniądze nam nie przypadną. Nie, bo to jest... Proszę, jeszcze mam jedno, proszę Państwa, jaka jest procedura, bo ja w tym momencie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy z budżetu obywatelskiego pieniądze mogą być przenoszone z roku na rok. Bo są zasady, ustawy, ale tym nie rozpatrujmy, bo nie wiemy. Natomiast jeżeli nawet nie, to coś będzie innego zapłacone, a w przyszłym roku dodane. Więc na pewno nie będzie, każdy oczekuje i chce. Proszę Państwa, tu jest w tej szkole, już są na 3 zmiany. Pani Małgosia wie, ile w szkole jest dzieci. A kto zbudował tego skrzydła przedszkolnego? Kiedy to ruszy? No, to jest inny temat. Ale jeszcze i taka pozytywna bardzo informacja, nie wiem, czy Państwo czytaliście na stronie dziennika, to już tak na koniec napomnę, że na najbliższej sesji Rady Miasta będzie przegłosowany projekt wspólnego Lublina z Radnym Platformem. Zgłoszono darmowe przejazdy komunikacją miejską na razie dla dzieci z podstawowych do szkoły. Do lat 14. Tak, na razie później może i tam porozmawiać z gminami o ściennymi dzieci ze szkół gimnazjalnych, licealnych, ale to na późniejszym etapie. Miejmy nadzieję, że przejdzie, bo to odkorkowałoby miasto bardzo dużo, szczególnie w tych rejonach przyszkolnych. Rodzicom by się nie opłacało wozić dzieci. I co ciekawe, to jest projekt, który daje również coś ludziom, rodzinom, którzy nie mają 500+. Tak, to wszystko. Tylko, że do 14 lat te szkoły podstawowe, one głównie są w miejscu zamieszkiwania. No, ale dzieci jeżdżą do 3. Ja jestem za tym, tym bardziej, że to moi koledzy, więc... Ale zostawmy to. Proszę Państwa, ja w takim razie sprawa jest oczywista. Ja tylko powiem, punkt następny to jest omówienie trybu wyboru projektu oraz sposobu przekazania mieszkańcom dzielnicy informacji o głosowaniu. Tylko dwa słowa. Głosowanie w tym roku będzie tylko papierowe w punktach i to 2 dni na stronie internetowej jest w bibliotece. Będzie taki bus 2 godziny, to jest w ogóle kpina sposób, ale po głosowaniu musi być jakaś ostra dyskusja, to tak nie może być, żeby były dzielnice, które nie mają możliwości, bo w imię jakiego prawa w niektórej dzielnicy, gdzie jest punkt obsługi mieszkańców, będzie 2 tygodnie możliwość wnoszenia kart, a u nas na dzielnicy tylko 2 dni, w bibliotece po 2 godziny. To jest po prostu jakieś nieporozumienie, ale to jest problem dyskusji innej. Natomiast nie będziemy szczegółów omawiać, bo formę promocji materiałów promujących te nasze budżety proponuję, żeby zasadą roku ubiegłego omówić na oddzielnym spotkaniu. Chętni, żeby przyszli po niedzieli, bo mamy materiały, pracowaliśmy, ulotki, ogłoszenie, podobnie. Tylko przepracujemy, bo teraz dzisiaj już jest i późno, tak, i ja wszyscy... Ja mam propozycję, żeby to jednak się odbyło, to spotkanie w tym tygodniu. Dlaczego? Ponieważ w sobotę, za przyszły tydzień, już się zaczyna ten... Głosowanie. I ja myślę tak, że jeżeli będą to ulotki informacyjne, tylko finansowe ulotki... Kiedy jest głosowanie? Od 23. Od przyszłej soboty. I głównie jeżeli głosowanie drogą internetową. I teraz jeszcze jest jeszcze, powiem tak, na pewno to spotkanie jest potrzebne, bo nawet dzisiaj dostaliśmy informację w tym stylu. Bliża się głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. I teraz jest taka, piszą tutaj, że tylko można w tej papierowej, gdzie? I potem jest, część z Państwa organizuje także we własnym zakresie elektroniczne punkty do głosowania w siedzibach rad dzielnic, w bibliotekach, administracjach i innych miejscach swoich dzielnic. Nie wiem, co to za informacja. Wyjaśnijmy. Tak. Bo byśmy dyżury wtedy ustalili. I można by było na przykład z tego komputera skorzystać, ale powiem szczerze, że to jest, która dzisiaj przyszła o godzinie 14.26. Ale to jakby dodatkowa informacja i tym. Ale wracając jeszcze do tego spotkania, my musimy określić właśnie, jakie to ulotki i dać. Na pewno to będą raczej informacyjne, nie będzie to takie nadmierne. No takie jak podobno, jaka forma głosowania. Żeby były projekty dokładnie na wzór ten, który był, tylko aktualny. Znaczy, mieliśmy plakaty, parę plakaty, więc ta
taki sam sposób, jak był w zeszłym roku. I proszę Państwa, punkt ostatni. Ustalimy telefonicznie. Ja myślę, że najpóźniej to będzie może niedziela po południu albo w poniedziałek. Chyba w tym tygodniu już nie da rady, to jest środa. Że każdy indywidualnie przemyśli tej sprawy, a ci tam w międzyczasie jeszcze tak porozmawiamy telefonicznie, żebyśmy mieli na niedzielę. Nie, bo ja wyjeżdżam. Jeśli zebranie, jeśli Państwo byście jutro coś zdecydowali. To za wcześnie, nie damy rady. Proszę Państwa, ale to będzie ulotka taka jak ta. Musi być podana strona mailowa. Wymienione projekty, te, które tu mamy, numery, to jest tylko poprawienie ulotki, nic nie będziemy więcej pisać. I plakaty też tak samo, żadne banery już po to nie ma co. I proszę Państwa, i te ulotki, dystrybucja tak jak było przedtem. No. Każdy chętny też będzie można ustalamy, bo sobotę wiecie, to jest pierwszy tydzień nauki jeszcze i szkoła, różnie rodzice zakupy. Albo niedziela może taką o 18. Myślę, że niedzielę to by było optymalne rozwiązanie. Ale zadzwonimy się. To jest dla chętnych. Dla chętnych każdy jest zapraszany. Proszę Państwa, i w ten sposób przechodzimy do punktu 8. Wnioski i oświadczenia. Ja bym tylko, jeżeli można, tylko powiedział tak, że przypominam o tym, że zmieniły się godziny dyżurów. Jest to umieszczone zarówno tutaj w oknie, jak i w tablicy, będzie na stronie internetowej od 17.30 do 18.30, czyli godzina czasu. Jest to wystarczający czas, żeby te dyżury mogły być skuteczne. No praktyka tak. Jeszcze podeślemy do wszystkich Państwa do przypomnienia harmonogram dyżurów. I jeszcze tyle, że dostęp do klucza dla osób jest upoważniony, tych, którzy mają pełnione dyżury, jest to załatwione z papierem. Mhm. Jest przekazana ta informacja, kto pełni dyżury i tylko te osoby będą miały dyżury dostępne. I informacje, które mówiłeś już, ale jeszcze raz przypominam, że strona już jest opracowana. Tam wstępnie już zajmie będzie, no. Ja myślę, że ci tak jakieś 3 dni, bo ja po prostu już dotarłem już do najwyższych szczebli. Na całą stronę internetową. To jest wszystko tutaj przygotowane, po prostu chcą, żeby pewne podstrony włączyć do istniejących podstron, żeby była pewna jednolitość w ramach dzielnic. I także to zostanie, myślę, że to opanuje. Każda lata będzie miała to samo, na przykład statut, nie? I statuty, także jeżeli będzie ta strona ogłoszona jak najbardziej i wszyscy Państwa poinformujemy. Miejmy nadzieję, że to będzie w tym tygodniu. Zależy nam na tym, bo przy okazji ulotek informacyjnych o jakie są projekty na dzielnicę, będzie można poinformować, że ta strona istnieje i to by było najlepsze. Ale nie rozmawiamy razem, bo się nie słyszymy. Ja mam jeszcze pytanie, czy jakieś działania w sprawie tego budżetu, żeby to ten podejmuje wspólnie Rada i osoby, które chcą pracować? W tym momencie musimy mieć odpowiedź. Jak będzie odpowiedź, ona ma być w najbliższym tygodniu. Na następnym posiedzeniu Rady na pewno ten temat będzie omawiany. Nie są to, ale Pan pyta o ten szereg, o który był poprzednio. Proszę Państwa, no my jesteśmy poważnymi osobami. Jeżeli dyrektor mówi, że on jest w sytuacji takiej oto, że przetarg jest unieważniony, bo on też nie może wykonawców, przedsiębiorcę trzymać bez końca i powiedzieć, proszę Pana, ja sobie porozmawiam, to Pan odpowie. Jest unieważniony i nie tylko nasz. I co dalej? Będzie rozmawiał, bo decyzja ostateczna, co w regulaminie jest, należy do prezydenta. Mamy przetarg. No prawdopodobnie, tylko czy on będzie w tym roku, czy w przyszłym, tą odpowiedź będzie rozmowa z panem prezydentem i z panią skarbnik, jakie dalsze losy, prawda, będzie odpowiedź w tym momencie. Nie wiemy, ten będzie zaczekany. Będą jakieś wnioski za to tej rady, to by rada też może podjąć jakieś stanowisko. No cały czas, proszę pana, przecież my nie pójdziemy tam stać. Oficjalnie panu powiem, że nawet podejmowałem nawet więcej niż powinienem, bo nawet docierałem do tych firm, które złożyły przetarg. Ja panie tego nie powinno robić, ale to też się pytałem. Oficjalnie na przykład.
proszę Państwa, bo wszystkim nam zależy. Rodzice, rodzice w szkole, dzieci też w końcu pytają, że chcą korzystać z normalnego rozwoju. Chcą mieć bieżnię, skocznię, chcą mieć miejsce do gry w koszykówkę, w ręczną. Bo nie tylko jest miejsce do chowania piłki. No i nie trzeba w tej sprawie działać konkretnie, a nie czekać, na to, bo może być tak, że będziemy czekać, to nie będzie do końca tego roku. Proszę Państwa, na tym posiedzeniu oczywiście Radek Pietrofil. Oczywiście pięknie dziękuję naszemu gościowi z Fundacji Wolności i na tym posiedzenie Rady Dzielnicy zamknę.